Serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu, na spotkaniu dotyczącym stanu drogi wojewódzkiej nr 501 oraz, drodzy Państwo, transportu prowadzonego na tej drodze. Pozwólcie Państwo, że przedstawię po kolei wszystkich uczestników naszego spotkania. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wizytę przedstawiciela Urzędu Morskiego w Gdyni. Serdecznie witam oczywiście również przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Witam pana Zbigniewa Ptaka, doradcę pana marszałka. Witam przedstawicieli firmy NDI, firmy, która wykonuje inwestycje pod nazwą Droga Wodna Łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Witam oczywiście serdecznie panią wójt sąsiedniej gminy, panią Ewę Dąbską, wójt gminy Stegna. Witam burmistrza Krynicy Morskiej, pana Krzysztofa Swata, panią sekretarz gminy Sztutowo, panią Renatę Głąb. I oczywiście serdecznie witam wszystkich radnych i mieszkańców gminy Sztutowo oraz przedstawicieli naszych sąsiednich gmin, drodzy Państwo, i sołtysów. Sołtysów w miejscowości Kąty Rybackie i miejscowości Skowronki. Drodzy Państwo, jeśli pozwolicie, to ja siądę i rozpoczniemy spotkanie. Chciałbym tylko na prośbę osób koordynujących spotkanie w wersji online poprosić Państwa o wyjawienie Państwu kilku zaleceń dotyczących korzystania z tego sprzętu. Prosimy Państwa, żebyście Państwo podłączyli swoje urządzenia do zasilania, ponieważ to spotkanie najprawdopodobniej chwileczkę potrwa, więc może się okazać, że Państwa sprzęt po prostu się rozładuje w pewnym momencie. Jeśli to jest możliwe, drodzy Państwo, to chcielibyśmy Was prosić, żebyście korzystali z słuchawek, ponieważ nieraz po prostu ten dźwięk, który będzie wydobywał się z Waszego komputera, może jak gdyby zakłócić tutaj naszą komunikację. I najważniejsze, drodzy Państwo, że jeśli nie zabieramy głosu, to chciałbym Państwa prosić, widzę, że większość z Was to ma, ale jeśli nie zabieramy głosu, to chciałbym Państwa prosić o wymutowanie się, o wyciszenie, drodzy Państwo, mikrofonu. Zanim rozpoczniemy spotkanie, drodzy Państwo, to jeszcze pozwolę sobie na jedno takie podsumowanie, takie ważne określenie, żebyśmy później w momencie, kiedy już zaczniemy rozmawiać na dosyć poważny temat, żebyśmy nie myśleli, że to spotkanie jest zorganizowane w celu ewentualnie dojścia do jakiegoś konfliktu między nami, więc chciałbym podkreślić, że współpraca z Urzędem Morskim, oczywiście z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z firmą NDI przebiega, drodzy Państwo, w sposób przyjacielski od wielu lat, przynajmniej od momentu, kiedy jestem wójtem, a wcześniej, kiedy byłem, drodzy Państwo, sołtysem, zawsze wspieraliśmy się i współpracowaliśmy na wielu płaszczyznach i ta współpraca przebiegała naprawdę w sposób partnerski. I dzisiejsze spotkanie, nie chciałbym, żeby to zmieniło, mam nadzieję, że tego nie zmieni, ale ono się musi, drodzy Państwo, odbyć, ponieważ sytuacja, która ma miejsce na naszych drogach, przede wszystkim tutaj u nas na terenie Mierzei Wiślanej na gminie Sztutowo, no niestety powoduje pewne perturbacje i zaburzenia, a nie chcielibyśmy, żeby te zaburzenia, te ewentualne problemy, o których będziemy rozmawiali, wpłynęły negatywnie na nasze, drodzy Państwo, relacje. Ja sobie pozwolę w skrócie omówić sprawę, w związku z którą się spotkaliśmy, drodzy Państwo, a później następnie oddam głos. I myślę, że jeśli mógłbym Państwu zaproponować, to chciałbym, żeby po mnie głos zabrała wójt gminy Stegny, pani Ewa Dąbska, następnie burmistrz Krynicy Morskiej, pan Krzysztof Swat. Później chętnie bym chciał poprosić o zabranie głosu radnych gminy Sztutowo. Oczywiście chciałbym, żebyście Państwo zgłaszali się ewentualnie w kolejności zgłoszeń. Chciałbym udzielać Państwu głosu. Następnie chciałbym, żeby głos zabrali mieszkańcy. Jest nas tutaj chyba, mieszkańców widzę, że jest niewielu, dwóch czy trzech, więc myślę, że to nie będzie wielki kłopot. Później chciałbym, żeby do sytuacji odniósł się właśnie Urząd Morski jako inwestor przedsięwzięcia. Później będę chciał poprosić o głos właśnie Zarządu Dróg Wojewódzkich, jeśli panie będą łaskawe, żeby odnieść się do tego wszystkiego, co ewentualnie się po drodze pojawi. I na końcu będę chciał oczywiście oddać głos NDI jako głównemu wykonawcy. I jeśli pan Zbyszek Ptak również będzie miał ochotę zabrać głos, to serdecznie oczywiście do tego, drodzy Państwo, zapraszam. Mam nadzieję, że Państwo się z tym zgodzicie, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Oczywiście bardzo serdecznie Państwa proszę, żebyśmy rozmawiali i mówili pojedynczo, ponieważ zachowanie porządku w tak dużym zasobie ludzkim plus w dwóch formach hybrydowych spotkania może być trudne. Także rozmawiajmy pojedynczo. Ja sobie pozwolę wchodzić w słowo, jeśli nasza rozmowa zacznie uciekać tam troszeczkę z torów jakiegoś takiego kulturalnego, drodzy Państwo, spotkania. Chciałbym, drodzy Państwo, poprosić, jeśli jest to już możliwe, jeśli nie, to żeby na ekranie powolutku pojawiały się w ogóle slajdy z wyglądu naszej drogi wojewódzkiej, a ja, drodzy Państwo, powolutku właśnie pokrótce omówię ten stan tej drogi oraz ruch tych aut.
Myślę, że jeśli chodzi o stan, drodzy Państwo, to skwituje to tak naprawdę jednym zdaniem. Wszyscy Państwo wiecie, jak ta droga wygląda. Jeździcie Państwo tą drogą i do pracy, i wozicie sprzęt, i zdajecie sobie Państwo sprawę, że naprawy kół, felg i wielu, wielu innych rzeczy są tak naprawdę na porządku dziennym, a wszyscy, którzy, drodzy Państwo, obok mieszkają, to niestety mają bardzo duże problemy ze swoimi domami. Te domy po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynają pękać, zaczynają się kruszyć, zaczynają od nich odpadać kafelki, tynki i wiele, wiele innych rzeczy, co może w niedalekiej przyszłości spowodować tak naprawdę utratę dorobku życia wielu mieszkańców, drodzy Państwo, Mierzei Wiślanej. Mówię o tym tylko dlatego, że wszyscy wiemy, jakie były zapewnienia na samym początku inwestycji. Zapewnienia były, drodzy Państwo, takie, nawet one były określone w liczbach, że ruch na drodze wojewódzkiej będzie się odbywał w jakichś określonych okresach, w określonym czasie, w określonych też proporcjonalnie transportach, czyli część transportu będzie odbywała się drogą lądową, ale spora część transportu również będzie odbywała się drogą morską. Z tego co wiem, niestety, ale na razie chyba dotarły dwa transporty drogą morską. Jest to znacznie mniej niż było deklarowane. Ja co prawda nie szukałem w dokumentach, żeby sobie przypominać, drodzy Państwo, jakie były zapewnienia, bo nie będę mówił o ustaleniach, ale o zapewnieniach, ale na pewno, drodzy Państwo, jest to no, nieprzestrzegane. Tak sobie pozwolę, drodzy Państwo, to powiedzieć. Chciałbym oczywiście, żeby to spotkanie nie znalazło winnego, bo nie chciałbym, żebyśmy teraz się przepychali, kto jest winien temu tej sytuacji na drodze. Nie chciałbym, żebyśmy teraz oczywiście rozmawiali, że i przepychali winę z jednej instytucji na drugą, ewentualnie na koniec znaleźli winnego w postaci wójta gminy Szczutowo, bo to też bardzo często potrafi się zdarzyć. Chciałbym po prostu, żebyśmy na tym spotkaniu podjęli wspólne działania, żebyśmy na tym spotkaniu omówili problem i znaleźli rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie, drodzy Państwo, żebyśmy z tego spotkania nie wyszli z jakimiś wspólnymi ustaleniami. Będę Państwa w ogóle w trakcie tego spotkania zachęcał do tego, żebyśmy te ustalenia ubrali w słowa, stąd też właśnie pani Ania Góra z Urzędu Gminy Szczutowie. Pani Ania Góra będzie starała się zebrać w jakiś jedny ogólny tekst nasze dzisiejsze ustalenia i będę Państwa zachęcał, będę Państwa prosił, żebyśmy te ustalenia wszyscy wspólnie podpisali, no a później oczywiście, żebyśmy tych ustaleń, drodzy Państwo, przestrzegali. Mam nadzieję, że wyrażecie Państwo na to zgodę, bo jeśli, drodzy Państwo, tak nie będzie, to jako przyjaciel tak naprawdę Was wszystkich pragnę Was poinformować, albo ewentualnie muszę powiedzieć, a myślę, że Państwo o tym świetnie wiecie, bo macie swoich rzeczników prasowych, śledzicie media społecznościowe, śledzicie lokalną prasę i zdajecie sobie sprawę, że to spotkanie nie jest elementem i nie jest zwołane, ponieważ wójtowi gminy się coś wymyśliło, tylko niestety mieszkańcy Mierzei Wiślanej, w szczególności Szczutowa, pozwolę sobie powiedzieć, że Szczutowo jest placem budowy, bo miało być tylko i wyłącznie przejazdem, ale Szczutowo w pewnym sensie staje się dosyć dużym placem budowy. Jeśli my wspólnie nie dojdziemy do wspólnego porozumienia i nie damy odrobinę oddechu naszym mieszkańcom, to za chwileczkę może się okazać, że mieszkańcy Mierzei Wiślanej, a w szczególności gminy Szczutowo, mimo tego, że Szczutowo, jak Państwo wiecie, w większości jest zwolennikiem inwestycji, która jest prowadzona na terenie właśnie gminy, wyjdą na ulicę, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na to, że przede wszystkim ich bezpieczeństwo jest zaburzone, ponieważ jeździ wiele samochodów. Te samochody, śmiem twierdzić, oczywiście nigdy tego nie udokumentowałem, ale śmiem twierdzić, że przekraczają prędkość, jeżdżą bardzo szybko po naszym terenie. Droga niestety nie wytrzymuje tego. Droga, jaka jest, już o tym wspomniałem chwileczkę wcześniej. I ci mieszkańcy po prostu mówią jedno, albo coś zrobicie, albo my wyjdziemy na ulicę. A tutaj myślę, że wyjście na ulicę nie będzie dobre ani dla gminy Szczutowo, ani dla żadnego tutaj z przedstawiciela poszczególnych instytucji. A już nie chciałbym w ogóle, żeby ci mieszkańcy również poprosili o pomoc jakieś media, bo myślę, że żadnemu z nas na tym nie zależy. Także jeszcze raz apeluję do Państwa, żebyśmy się nad tym tematem pochylili i w ten sposób, żebyśmy, drodzy Państwo, prowadzili tę rozmowę. Ja bym chciał Państwu odczytać kilka listów od mieszkańców, jeśli Państwo pozwolicie, takich chwilowo wybranych kilka listów, które wpłynęły w ostatnich dniach, żeby też nakreślić temat problemu i temat, można powiedzieć, skali, która się odbywa na terenie, drodzy Państwo, Mierzei Wiślanej, w szczególności na terenie gminy Szczutowo. Na przykład jeden z listów. W związku z zaplanowanym 4 marca spotkaniu wójta gminy Szczutowo i tak dalej, już nie będę szczegółów czytał. W związku z powyższym zgłaszamy szkody powstałe w naszym budynku mieszczącym się przy ulicy Rybackiej w Kątach Rybackich. Pęknięcia terakoty salonu głównego, pęknięcia terakoty tarasu zewnętrznego, pęknięcia ściany południowej obiektu oraz miejscowego w
pokojach. Prosimy o uzyskanie informacji, do kogo należy kierować roszczenia z tytułu poniesionych szkód, na przykład. Kolejne. Jestem mieszkańcem Kątów Rybackich. Od rozpoczęcia prac związanych z przekopem Mierzei Wiślanej obserwuję, co dzieje się ze stanem naszej drogi. W momencie prac projektowych zapewniano nas, mieszkańców, że droga będzie eksploatowana w minimalnym stopniu, a cały ciężar materiałów, potrzebnych do budowy przekopu będzie transportowany drogą wodną. Rzeczywistość jak zwykle jest zupełnie inna. Roztopy odkryły ją w bardzo brutalny sposób. Dziury w asfalcie za chwilę będą głębokości na 20-30 cm. Obecnie niektóre odcinki drogi od przekopu do Sztutowa trzeba przejeżdżać z minimalną prędkością. W okresie letnim zrobiłem pewien eksperyment. Jadąc do Nowego Dworu naliczyłem mijające mnie auta ciężarowe, tiry. W ciągu 20 minut jazdy naliczyłem 25 sztuk. Mnożąc to przez 3 mamy ilość w ciągu godziny. Wiemy jednak, że owe auta jeżdżą od rana do późnych godzin popołudniowych. W ciągu 10 godzin trasy pokonuje 750 aut ciężarowych. Za chwilę rozpoczyna się sezon letni i zaczynamy witać turystów. Jak to będzie wyglądało? Jaką wizytówką dla gminy będzie taki obraz drogi dojazdowej na wymarzone wakacje właśnie na domy naszych mieszkańców? Kolejna sprawa. Chciałbym poprosić Państwa o coś, czego w zasadzie nigdy nie zrobiliśmy, ale myślę, że będzie to niestety bardzo, bardzo potrzebne, czyli doprowadzić do tego, żebyśmy wspólnie wystąpili do Inspekcji Transportu Drogowego i do Policji, żeby odbyły się, drodzy Państwo, kontrole. Kontrole prędkości na tej drodze, no i oczywiście kontrole ewentualnego ładunku, który wożą Państwa podwykonawcy, bo ja sobie świetnie zdaję sprawę, że Państwo jesteście przedstawicielami, ale zdaję sobie sprawę, że każdy ma jakiegoś podwykonawcę, kogoś takiego i zdaję sobie sprawę też i od razu ubiegnę jedno stwierdzenie, które bardzo często się pojawia w dialogach i w rozmowach. Zdaję sobie sprawę, że niecały sprzęt przez Mierzeję Wiślaną jedzie na teren przekopu przez Mierzeję Wiślaną, ale myślę, że uczciwe będzie twierdzenie, że 75% tego towaru i sprzętu na pewno jedzie właśnie w tamtym, drodzy Państwo, kierunku. Jeśli będziemy oczywiście musieli, to, drodzy Państwo, doprowadzimy do takich ewentualnie wyliczeń. Chcielibyśmy też wspólnie wystąpić z Państwem i wspólnie rozpocząć działania w celu bieżącej naprawy stanu tej naszej drogi, drogi wojewódzkiej. Oczywiście, drodzy Państwo, w odpowiedniej technologii. Tutaj drobna uwaga, jeśli byłoby możliwe, żeby wyposażyć po prostu pracowników w sprzęt, ponieważ w okresie zimowym, kiedy oczywiście tutaj pracownicy rejonu robili co mogli, bo tutaj nie ma co ukrywać, że trzeba powiedzieć, że pan Leopold naprawdę dwoił się i troił i tutaj nikt tego nie zakwestionuje, ale sprzęt, którym oni dysponują, jest co najmniej sprzętem słabym i zdarzało się, że my dostawaliśmy zdjęcia i byliśmy obśmiewani w zasadzie, bo wiadomo, że przebiegło to przez teren naszej gminy, jak ci pracownicy po prostu zwyczajnie kaloszem zagniatali dziury. No przynajmniej jakieś ubijaki, coś, żeby oni byli wyposażeni, żeby ta praca wyglądała w miarę profesjonalnie, bo często zdarzało się, że ta dziura nie przetrwała nawet 2-3 godzin, Szanowni Państwo. Chcielibyśmy oczywiście również wnieść o kompleksowy remont drogi 501, drodzy Państwo, po zakończonej inwestycji przekopu, a w przypadku braku tych środków chciałbym Państwa prosić o wystąpienie wspólne do właściwego ministra. I tutaj myślę, drodzy Państwo, że wartym będzie odczytania i przedstawienia Państwu pewnej informacji. Ja przygotowując się do spotkania odgrzebałem, przepraszam za kolokwializm, w Rządowym Centrum Legislacji i na stronach rządowych protokół, drodzy Państwo, z konsultacji publicznych, które miały miejsce, o ile dobrze pamiętam, w roku 2016. To były konsultacje oczywiście do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Tam uwagi do projektu zgłosił wojewoda pomorski, wojewoda warmińsko-mazurski, marszałek województwa pomorskiego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, gmina miasta Krynica Morska, Fundacja Przez Mierzeję. Fundacja Przez Mierzeję, drodzy Państwo, akurat ja miałem przyjemność w tamtych czasach być prezesem tej fundacji. Nie ukrywam, że powołałem ją właśnie w tym celu, żeby móc wspierać i pomagać mieszkańcom. Jeszcze wtedy nie byłem wójtem, byłem sołtysem, żeby móc wspierać i pomagać mieszkańcom właśnie, żeby przygotować się do przekopu, ale zarazem też przygotować mieszkańców na eksploatację, drodzy Państwo, tej drogi. Dodatkowo jeszcze Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Miasta Krynica Morska, lokalna organizacja turystyczna Krynicy Morskiej. I drodzy Państwo, ja oczywiście tego całego raportu Państwu nie będę czytał, on jest na stronie rządowej, możecie sobie Państwo ściągnąć, ale przeczytam jedno zdanie i tutaj warto było do tego wrócić. Ponadto przedstawiciele Fundacji Przez Mierzeję wnieśli o modernizację dróg wojewódzkich 501 i 502 wraz ze ścieżkami rowerowymi na całym ich przebiegu. I jaka była konkluzja? Boże święty, przez tą maseczkę, drodzy Państwo, to ciężko się mówi.
Ponieważ wnioski wykraczały poza zakres konsultacji publicznych projektowanej ustawy, w celu omówienia możliwości ich realizacji zostanie zorganizowane spotkanie właściwych ministrów z przedstawicielami wnioskodawców. I tutaj pytanie w zasadzie, bo nigdy tego pytania nie zadałem, oczywiście proszę odpowiedzieć na nie później, bo ja cierpliwie czekam na to zaproszenie. Takie zaproszenie nigdy nie miało miejsca. Myślę, że burmistrz Swat, który był również ze mną wtedy na spotkaniu, raczej chyba takiego zaproszenia nie otrzymał. Bardzo bym prosił pana burmistrza, jak już będzie miał głos, żeby się również do tego, drodzy państwo, odniósł. Także bardzo wnosimy o to. I coś, drodzy państwo, co jest najważniejsze, bo ja się domyślam kierunek, jaki się pojawi w momencie, kiedy nasi mieszkańcy Mierzei Wiślanej będą wnioskowali o ewentualne odszkodowania z racji zniszczonych domów. Ja już nie będę mówił, bo to pewnie państwo odpowiecie, kto ewentualnie będzie za to odpowiadał i gdzie mieszkańcy będą mieli to kierować. Ale chciałbym państwa prosić, żebyśmy mimo wszystko na koniec powołali jakiś zespół do kontaktu z mieszkańcami właśnie w sprawie tego właśnie przedsięwzięcia, ponieważ to pękanie budynków jest bardzo, bardzo duże i niezbędne. Myślę, że w gminie Stegna jest najprawdopodobniej podobnie i porównywalne. I chciałbym państwa poprosić, żebyśmy tutaj teraz rozwiązali to w sposób w miarę polubowny, żeby mieszkańcy nie musieli występować na drogę sądową, a wiem, że są takie zamierzenia i wiem, że przymierzają się do tego. Czy to wygrają, czy nie, to myślę, że państwo bardziej wiecie i jak to będzie rozstrzygane, ale myślę, że to nie jest chyba naszym głównym celem, ponieważ tak jak wspomniałem, cała inwestycja ma przebiegać w sposób spokojny, ma być realizowana w sposób jak najbardziej odpowiedni, po to, żebyśmy my wspólnie później, za 2 lata, nie mówili negatywnie o przekopie, tylko żebyśmy byli z niego zadowoleni i żebyśmy z niego mogli jak najwięcej wykorzystać w przyszłości. Więc nie możemy sobie dzisiaj pozwolić na to, żeby przekop stał się kością niezgody poszczególnych osób, a już tym bardziej na pewno nie gmin, drodzy państwo. Tego sobie, drodzy państwo, bym życzył i tego o to bym właśnie prosił podczas tego spotkania. Mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem. Staram się naprawdę jak najbardziej to wszystko skompensować. A teraz, jeśli państwo pozwolicie, bym prosił panią Ewę Domską o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się na kolejne nasze spotkanie, które się w tej chwili odbywa. I muszę powiedzieć, że jako samorządowiec na pewno czuję się bardzo rozczarowana przede wszystkim postawą wykonawcy. Bo spotkania, które się odbywały wcześniej, mówione o tym, to co pan wójt powiedział, że przede wszystkim większość transportu będzie odbywała się drogą morską, drogą wodną, coś niestety nie dzieje. To co dzieje się nie tylko na drodze 501, ale na całej trasie, bo niestety cały transport większość odbywa się przez gminę Stegnę, jest po prostu niedopuszczalny. To już nie chodzi o to, że na przykład miejscowość Żuławki jest miejscowością zabytkową, tak zwaną ulicówką, gdzie cała zabudowa jest zlokalizowana wzdłuż drogi. W związku z tym cały transport, który się odbywa i dniem i nocą, a ja jeżdżę rano do pracy i czasami jest tak, że muszę jechać za betoniarkami czy za samochodami, bo nie mogę się przez ciąg tych samochodów przedrzeć. Jest po prostu niedopuszczalny. Miejscowości turystyczne, takie jak głównie Jantar, gdzie większość ośrodków jest zlokalizowana wzdłuż drogi 501, turyści nie mogą korzystać ani spać, ponieważ przewożone czy larseny, czy inne materiały budowlane powodują taki intensywny hałas, że osoby, które prowadzą działalność wzdłuż miejscowości turystycznych, tak praktycznie nie mogą ich prowadzić, bo nie można nawet spać. Więc moje pytanie jest takie, my o tych dziurach, o tych wszystkich problemach wiemy i powiem szczerze, że jestem bardzo rozczarowana, że wykonawca nie kontaktuje się, mimo że obiecał, że będzie rozmawiał z poszczególnymi samorządami, bo mimo wszystko tych trudności, które mamy ze stanem dróg, można by w jakiś sposób mieszkańcom pomóc. Ja wiele razy rozmawiałam zarówno z Zarządem Dróg Wojewódzkich, sygnalizowałam to na poprzednim spotkaniu, że mieszkańcy na przykład miejscowości Jantar, żeby chociaż zminimalizować te olbrzymie trudności, które są, żeby wzdłuż drogi wybudować chodnik, bo w tej chwili ciąg samochodów, który jedzie, to tak naprawdę nie można przejść poboczem, żeby przejść na drugą stronę, bo podmuch wiatru tych wszystkich samochodów, które jadą, jest tak olbrzymi, że po prostu trudno się czasami na poboczu utrzymać. Ja nie mówię już o drogach,
gdzie te samochody i to wykonawca toleruje, jadą na przekop Mierzei, wracają, mijają się tak, że są poobrywane już w chwili krawędzie jezdni, są porobione takie kolejne na poboczu, to w jaki sposób mamy się poruszać? Nie wiem, czy było. Moje pytanie jest takie, nie będę się powtarzała do tych dziur i do tego, co mieszkańcy mówią, bo wiadomo, że to jest problem dotyczący wszystkich naszych gmin, w których jest realizowana inwestycja. Po pierwsze, w jaki sposób i chciałabym mieć dostęp do tego porozumienia, jest spisana czy przez inwestora, czy przez wykonawcę umowa, bo nie mogę do niej dotrzeć, z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczącą bieżących, przynajmniej bieżących napraw. Chciałabym mieć dostęp do umowy, jeżeli jest zawarta oczywiście z powiatem, na bieżące korzystanie z drogi powiatowej, bo jak już powiedziałam wcześniej, natężenie tego ruchu jest olbrzymie. Mam pytanie, żeby wykonawca przedstawił mi, czy miał robione pomiar natężenia hałasu i pomiar ruchu, dopuszczając tak olbrzymią ilość tak ciężkiego transportu, więc chciałabym wiedzieć, czy są te dokumenty przedstawione przez państwa. Kolejna sprawa, to, że samochody, że ja mam odpowiedzi na przykład z powiatu, że powinny mieć 15 metrów odległości pomiędzy sobą, to nikomu nic nie daje, bo raz, że one tej odległości nie zachowują, bo no niestety mieszkańcy też mają zdjęcia i filmy, bo dzisiaj to nie jest taka trudna sprawa do tego do udowodnienia. Prędkość samochodów, które jest przez teren zabudowany, jest po prostu łamana, nagminnie są przepisy. W związku z tym moja jest propozycja, że powinny być inaczej znaki drogowe zamontowane, które mówią o ograniczeniu prędkości, bo one powinny być zamontowane głównie na nazwach, gdzie są miejscowości i wiadomo, że przez całą miejscowość jest takie ograniczenie. Wówczas skutecznym jest to, że jeżeli powiadamiamy policję, która mogłaby wzmóc nadzór jak gdyby nad przejazdami tych samochodów, a tak naprawdę trzeba by to zrobić całą dobę, bo to nie jest tak, że one jeżdżą w określonych porach, więc należałoby takie ograniczenie wprowadzić. A moje pytanie jest poza tym, czy geodeci wyznaczyli jakiekolwiek repery, które by sprawdzały osiadanie poszczególnych budynków, bądź czy wykonawca tej inwestycji zakładał na jakichkolwiek budynkach plomby, które by sugerowały o tym, że faktycznie dzieje się coś bardzo złego i czy takie dokumenty u państwa są, bo ja bym chciała po prostu mieć na ten temat wiedzę. Tak jak podkreślam jeszcze raz, cały transport się od tego i to, co wójt mówi, są problemy w Czytowie, w gminie Stegne one są być może jeszcze większe. Dlatego, że tak naprawdę my tych miejscowości mamy od Stróży Mikoczewo patrząc do gminy Szczutowo, tak? I cały ten transport się odbywa naszymi drogami. I drogami powiatowymi, których w tej chwili nie ma, i drogami 501. To, że dlatego mnie interesuje bardzo, na jakiej zasadzie są spisane porozumienia. I ja bym chciała, żeby w końcu wykonawca odezwał się i rozmawiał konstruktywnie z samorządami, bo my się czujemy pomijani, my piszemy po instytucjach, my piszemy, do nas mają, ja się nie dziwię, że mieszkańcy mają do nas pretensje, bo każdy uważa, że wójt jest gospodarzem tego terenu i powinny o to dbać, ale na niektóre rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Tak jak powiedziałam, to co się dzieje w Jantarzy, zgłaszałam kilkakrotnie, żeby chociaż budować wzdłuż Jantaru czy do Jantaru. Mamy zdjęcie po prostu. Mamy zdjęcie. Dzień dobry. Czy Mikoszewa wybudować chodnik, który by w jakiś sposób stworzył komfort dla tych osób i dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. No niestety, jak do tej pory żadnej reakcji nie ma. Więc moje pytania są, czy takie działania będą podjęte, czy z tych działań, które wymieniłam i które są niezbędne, żeby ten olbrzymi ruch puszczać przez gminę Stegna, czy cokolwiek jest wykonane. Na razie dziękuję.
Dziękuję Panie Ewo, dziękuję Pani Wójt. Dzień dobry Panie Bogdanie. Dwa zdania do Pana, jeśli Pan pozwoli. Teraz po kolei wypowiadamy się w Wójtowie. Później właśnie do głosu dopuścimy mieszkańców. Wtedy będziemy ewentualnie Pana prosili o wypowiedź. Dobrze? Na razie proszę ewentualnie przysłuchiwać się do tego, o czym mówią Wójtowie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Przepraszam, że później przyszedłem, ale byłem u lekarza. Panie Krzysztofie, Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panie Wójcie za zaproszenie. Proszę Państwa, niestety sprawdza się czarny scenariusz, o którym mówiłem na etapie przygotowania inwestycji. Te zapewnienia, że transport, jak to było powiedziane już dzisiaj, że transport w 80 przynajmniej procentach będzie się odbywał drogą wodną, niestety było tylko płonną obietnicą. Zdawałoby się, że problem nie dotyczy bezpośrednio mieszkańców Krynicy Morskiej, bo u nas na razie jeszcze domy nie pękają. Ale droga 501 stanowi jedyną drogę dojazdową do mojego miasta, do Krynicy Morskiej. To, co się dzieje na tej drodze, obserwując lata wcześniejsze, bo różne były zimy wcześniej i oczywiście przed sezonem zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, robił drobne naprawy bieżące, że tu widzimy łapy, które istnieją na tej drodze, ale skala tych zniszczeń w tym roku na odcinku, nie jeździłem od Stegny w kierunku Mikoszewa, ale tutaj na odcinku od Sztutowa do Przekopu jest ogromna. Jest kilkukrotnie więcej zniszczeń, więcej dziur, pęknięć niż to było w ciągu ostatnich kilku lat. No tak nie może być. Tak ja czuję, że projekt zostanie odrzucona i będzie powiedziane, że za stan techniczny drogi odpowiada zarządca drogi, czyli marszałek i tak to będzie określone, że niech marszałek się martwi, ale tak to, proszę Państwa, nie może być. Wiem, że przed rozpoczęciem pracy wykonawca robił dokumentację zdjęciową, filmową nawierzchni dróg i mam nadzieję, że to w tej chwili będzie jakoś skonsultowane, tak? Czy porównane, jak ta droga wyglądała w momencie wykonywania tej wizji i dokumentowania stanu technicznego, stanu nawierzchni tej drogi 501, a jak to jest obecnie. Myślę, że tutaj wykonawca pewnie miał jakieś ustalenia z inwestorem, czyli z Urzędem Morskim. Domyślam się, że w zapisach specyfikacji przetargowej były też określone pewne obowiązki nałożone na wykonawcę dotyczące sposobu transportu materiałów na miejsce budowy i tutaj wykonawca będzie się poczuwał do obowiązku szybkiej naprawy, bo nie wiem, czy w tej chwili naprawienie tego odcinka drogi 501 pewnie marszałek będzie musiał wydać kilkukrotnie więcej środków niż to miało miejsce w latach wcześniejszych i nie wiem, czy takimi środkami Zarząd Dróg Wojewódzkich obecnie dysponuje. Proszę Państwa, wątpliwie ta budowa i transport, który się odbywa materiałów na budowę jest czynnikiem decydującym, który spowodował tak duże zniszczenia drogi 501, bo wystarczy przejechać 200 metrów za przekop w kierunku Krynicy Morskiej i droga wygląda tak, jak przed sezonem, my po sezonie zimowym w latach wcześniejszych. Owszem, są jakieś drobne zniszczenia, ale nie takie jak tutaj. W tej chwili już nie można dojechać. Myślę, że za chwileczkę pewnie będzie problem również w Krynicy Morskiej, bo w tej chwili wykonawca również zaczął wozić transportem samochodami czterociowymi piasek do Krynicy Morskiej. Za to jest ponad 50 tysięcy metrów sześciennych. Więc za chwileczkę ten fragment drogi od Czekopu do Krynicy Morskiej też przestanie istnieć. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie, które spowoduje, że przynajmniej w chwili obecnej ten stan techniczny drogi będzie utrzymywany na takim poziomie, żeby nie powodował zniszczeń pojazdom przyjeżdżającym. A dwa, że na zakończenie inwestycji będzie droga 501, no przynajmniej jakiś wypadnik asfaltowy położony na jakimś odcinku tam gdzieś najgorzej, żebyśmy po okresie, po zakończeniu inwestycji nie okazało się, że zostało coś wybudowane, ale przy okazji zostało coś innego zniszczone. Tak? I nie będzie winnego, który będzie się poczuwał do obowiązku
naprawienia tych szkód. To tutaj wójt Zieliński mówił o spotkaniu, w którym razem uczestniczyliśmy. Oczywiście były takie zapewnienia, że będą takie spotkania i na temat dróg dojazdowych będzie rozmowa z odpowiednimi przedstawicielami ministerstw. Tutaj starostwu udało się, tak, że droga Stróża-Mikoszewo została uznana jako droga o znaczeniu obronnym i starostwo dostało środki na kompleksową modernizację drogi Stróża-Mikoszewo już po zakończeniu inwestycji i przynajmniej tyle dobrze, ale tutaj chyba marszałek nie ma żadnych zapewnień ze strony rządu, ze strony inwestora, że ta droga 501 w jakimś stopniu będzie naprawiona po zakończeniu inwestycji. Nie wiem, czy ten transport lądowy, jak długo będzie jeszcze trwał, do kiedy będzie jeszcze ograniczony transport drogą wodną. Wydaje mi się, że tam już nabrzeże jest przygotowane. Odbyły się dwa transporty statkiem i statek po uszkodzeniu, tego co informacje do mnie dotarły, popłynął do Szwecji z powrotem, żeby naprawić zniszczenia, bo uderzył w nabrzeże. Proszę Państwa, jeżeli do zakończenia inwestycji będzie jeszcze przejeżdżało tyle samochodów ciężarowych, myślę, że ciężar całego zestawu to jest pewnie z 50 ton, bo to jest zarówno duża wanna, która sama w sobie samochód waży, jak i towar, który tutaj jest przewożony, więc pewnie ta masa samochodu jest w granicach 50 ton. To jest w tej chwili, te dziury, które powstały, to jest dopiero początek. Te wszystkie spękania na wierzchu, które na razie nie tworzą jeszcze dziur, przy tak ciężkim transporcie, one po prostu popękają ten asfalt, wyjdzie, te pęknięcia wyjdą na wierzch, to będzie jeszcze więcej tych dziur. Do sezonu nie będzie można dojechać do Krynicy Morskiej. Proszę Państwa, ja sobie nie wyobrażam, żeby w dalszym ciągu były taki stan techniczny i takie utrudnienia w dojeździe. I tutaj, no, nie wiem, oczekuję jakichś stanowczych, natychmiastowych rozwiązań, żebyśmy się w pewnym momencie nie obudzili z taką sytuacją, że droga do przez 500, droga 501 przez Mierzeję Wiślaną będzie w takim stanie technicznym, że tylko i wyłącznie, żeby to coś naprawić, potrzeba będzie na całości położyć dywanik asfaltowy, zerwać, zrobić podbudowę dywanik asfaltowy. To jest kosztem pewnie ze 100 milionów złotych, które zapewne marszałek nie znajdzie środków. Wiemy, jaka jest sytuacja we wszystkich województwach, że ta pandemia wszystkim, nie tylko samorządom lokalnym, ale też i wojewódzkim samorządom daje w kość. I bez pomocy państwa, czyli zapewnienia rządu, że znajdą się środki finansowe na naprawę tej drogi, ja już nie mówię o jej jakiejś gruntownej modernizacji, na naprawę tej drogi, to się nie obędzie. No, musimy tutaj chyba, tutaj inwestor, rząd morski, jak i wykonawca uderzyć w kierunku władz wyższych, żeby jednak znalazły się te środki może z jakiegoś funduszu gruntowych. To może tyle, tak? Zobaczymy jeszcze, może później będą jeszcze wypowiedzieć się, jeżeli będą jakieś, może mam nadzieję, że padną jakieś deklaracje ze strony wykonawcy odnośnie proponowanych rozwiązań, które będą satysfakcjonowały zarówno wszystkich wójtów, burmistrzów i przede wszystkim mieszkańców, którzy mieszkają. Tutaj naprawdę współczuję mieszkańcom, którzy mieszkają bezpośrednio przy drodze 501, bo jest naprawdę problem. Pamiętam, były takie sytuacje w gminie Stegna, jak była budowana siódemka wcześniej jeszcze, nieobecna siódemka. Też mieszkańcy w starych babkach zwracali uwagę, że jak poprzednia była modernizacja starej siódemki, to też były problemy z pękaniem domów. No niestety, tutaj też nie unikniono tych błędów, też nie zostało to odpowiednio zabezpieczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie Marcinie, mało, chce pan zabrać głos? No chwilę, bo myślę, że my wszyscy tak jak tu jesteśmy i siedzimy, no to mamy podobne zdanie, że przygnębiają i dobijają rzeczywiście te obrazki, które znowu widzimy po raz który.
chciałbym, żeby państwo, którzy tam siedzą i odpowiadają za to wszystko, wiedzieli, że ta droga to jest nasze życie. I niszczenie z każdym dniem tej drogi jest niszczeniem naszego życia i dostępu w ogóle do świata i do życia kilkunastu tysięcy mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. To jest rzeczywiście nasz kontakt ze światem i to jest legnie w gruzach w ciągu, tak jak pan burmistrz powiedział, w ciągu następnych tygodni czy miesięcy. Nie wiem, jak to podsumować. Wydaje mi się, że jedynym takim, bo ja staram się zawsze myśleć naprzód, jedynym wyjściem, jaki bym widział, bo myślę, że ministrów to zobaczymy na przecięciu wstęgi, jak przylecą helikopterem albo przypłyną drogą morską, którą obiecywali, bo tą drogą już nie będą mogli przyjechać, ale generalnie zróbmy coś w rodzaju mapy drogowej, tak to się nazywa, z harmonogramem po prostu, co robimy, na jakim etapie i co rzeczywiście możemy zapewnić. Nie zrobią tego mieszkańcy, nie zrobią tego wójtowie, to muszą zrobić ci wykonawcy w porozumieniu ze swoimi ludźmi, którzy rzeczywiście za to w sposób finansowy odpowiadają. Musimy dać mieszkańcom jakąś nadzieję, wskazać datę i po prostu jakiś konkretny cel, do którego dążymy, bo dzisiaj możemy się pastwić i mówić o tych dziurach, natomiast nie zmieni to faktu, że one będą coraz większe. Musimy dać jakąś nadzieję, że nasze życie będzie w miarę normalne, tak? Że w jakiś sposób nam to zostanie przywrócone. I to tyle. To dzisiaj jest bardzo smutny ten dzień w ogóle, rozmawianie o tym i wspominanie tego ze świadomością, że jest tylko gorzej. Lepiej myślę, że nie będzie przez następnych kilka lat, ale dajmy ludziom nadzieję. To myślę, że w ten sposób chciałbym tylko zaapelować do tych, którzy nas tam słuchają i oczywiście cały czas będziemy mówić, powtarzać to samo, ale pamiętajcie, że my tu żyjemy i to nasze życie rzeczywiście jest bardzo codziennie, bardzo mocno niszczone. I to nasze domy, i życie, i funkcjonowanie. To tyle, bo myślę, że nie ma sensu powtarzać. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, pani Krysiu. Tak, właśnie chciałam też kilka słów powiedzieć. Tak jak pan burmistrz Krynicy Morskiej, uważam, że sprawa drogi 501 powinna się oprzeć o ministerstwo, bo marszałek na pewno nie wygospodaruje środków na modernizację tej drogi i rozmowy powinny się kierować w stronę ministerstwa, bo to inwestycja rządowa jest i wydaje mi się, że poszczególne ministerstwa powinny się zainteresować tą sprawą, bo tak jak już pan przewodniczący powiedział wcześniej, to jest ta droga, to jest żyć albo nie żyć dla naszych mieszkańców. Wiadomo, że tak jak Stegna, Krynica, Sztutowo, są to miejscowości turystyczne. I w takim stanie drogi, jak ona jest teraz i będzie, jeżeli nie będzie żadnych napraw do sezonu, ja sobie nie wyobrażam. To będą straty naprawdę i nie wiem, kto za to odpowie, kto tym naszym mieszkańcom pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja bym chciała, panie wójcie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Aleksandra Hoffman, mieszkaniec Kątów Rybackich przy drodze 501. Drodzy państwo, panie wójcie, przede wszystkim do pana wypowiedzi odnośnie ITD nawet nie ma sensu zapisywać tego gdziekolwiek, gdyż najbliższa waga znajduje się w dworku, ale ona nie posiada jeszcze certyfikatu, więc ITD tu nic nie zrobi. Więc zapisywać tego w żadnych dokumentach nie ma sensu. Jak wiemy, kiedyś na spotkaniu z panem starostą droga 501 jest drogą obronności, więc koszty naprawy powinny być tylko i wyłącznie w gestii rządu, a nie samorządów, które niestety nie mają na to pieniędzy. I miałabym pytanie do zarządcy dróg albo od osoby odpowiedzialnej za to, żeby publicznie podać numer polisy i osobę odpowiedzialną, z którą można się kontaktować, jeżeli chodzi o odszkodowania za zniszczenia mienia w postaci samochodów, domów i tego wszystkiego. I jeszcze jedno pytanie, może do wszystkich. Jak długo będziemy czekać, aż się stanie tragedia na tej drodze? Dziękuję. Dziękuję, pani Olu. Czy jeszcze radni mają ochotę zabrać głos? Nie słyszę. Panie Sołtysie? Halo? Irena Chlebowska, radna gminy Sztutowo, mieszkanka Kątów Rybackich. Ja otrzymuję od naszych mieszkańców takie informacje, że dziury będą klejone, jak będą miały głębokość 18 centymetrów.
Dziury są przeogromne. Ja również mieszkam, posesję mam umiejscowioną przy głównej drodze. Po prostu nie wiem, co będzie już, jak zbliży się sezon, ale na chwilę obecną, nawet teraz, to już jest, czy jest noc, czy jest dzień, transport jest tak przeogromny, że naprawdę nie da się już wytrzymać. U nas dosłownie pękają domy. Więc miałabym pytanie, jak będzie to zrealizowane? Czy ta droga będzie w końcu naprawiana i czy będziemy mogli normalnie funkcjonować my jako mieszkańcy? Czy turyści będą mogli do nas przyjechać i czy będziemy mogli normalnie mieszkać? Bo na tą chwilę naprawdę trudno jest wytrzymać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Ireno. Czy jeszcze radni? Nie, już na pewno nie słyszę. To oddam głos panu Sołtysowi. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Marek Kasprzak, Sołtys, Sisztytowo. Proszę państwa, rozmawiając z mieszkańcami, to ja już słyszę dosłownie legendy, różne historie i nawet to, że niektóre starsze osoby pokazują dosłownie tym ciężarówką jadącym bardzo szybko gest Kozakiewicza. Oby tego było jak najmniej. Natomiast też pojawili się wśród mieszkańców tak zwani eksperci drogowi, którzy mi wskazywali i po tych zdjęciach faktycznie widzę, że niby jest obciążona, czy bardziej zniszczona prawa strona jezdni. To według mnie się akurat zgadza. Chciałbym tutaj się podkreślić to, co powiedziała pani wójt Stegny, pani Domska. Proszę państwa, ten transport odbywa się całą dobę. Ja się z tym zgadzam, ponieważ pracuję w takim miejscu, gdzie mam wgląd na monitoring, gdzie jest pokazana droga 501 i faktycznie druga, trzecia, czwarta, piąta rano i ta prędkość tych aut jest wtedy wielokrotnie zwiększona. Także ja jako przedstawiciel mieszkańców, no tutaj proszę państwa, nie wiem jak po inwestycji pewno będzie potrzebna całościowa naprawa drogi. Ja tylko proszę w tym momencie o bieżące naprawy, żeby po prostu mieszkańcy przynajmniej widzieli, że coś się robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Sołtysie. Drodzy państwo, teraz wśród mieszkańców, czy jest osoba, która chciałaby zabrać głos? Halo. Chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę panie Bogdanie. Panie Bogdanie, pan chciałby zabrać głos, tak? To musi pan się odmutować. Proszę ten przycisk czerwony, głośniczek odblokować. O, słyszy mnie bardzo pan? Proszę. Moi kochani, od 10 minut siedzę i słucham. Wcześniej nie mogłem przyjechać, bo byłem u lekarza. I od 10 minut słyszę od burmistrza, od jednego wójta i od pani wójt. To słyszę, bezradność. Sami wiecie, co mówicie. Powtarzacie w kółko to, co my doskonale wiemy. A po co nam to wszystko słuchać? My chcemy radykalnych rozwiązań z waszej strony. Wy powinniście się najpierw spotkać, wypić ćwiartkę wódki, bo więcej wam nie wolno i podjąć jakąś decyzję konkretną. Występujemy do ministerstwa, występujemy do wykonawcy, występujemy, dajemy im termin 14 dni, co zrobią. 2 tygodnie temu ja zacząłem ten problem na Facebooku. 150 przekierowań było ode mnie ze zdjęć. Prawdopodobnie wiecie o tym. I ten temat się ruszył. Ludzie mają tego wszystkiego dosyć. I my nie będziemy czekać na to, aż wy się naradzicie. Tylko ja zapowiedziałem, ja mam codziennie telefony po tych moich facebookowych. My zablokujemy drogę. Przyjedziemy samochodami. Do mnie się zgłosiło 48 osób. Mam wszystkie telefony, nazwiska i tak dalej. Którzy chcą przyjechać, jak ich wezwę i zablokujemy drogę. I zablokujemy ją na 2 kilometry przed wykonaniem. Nie wiem, czy jest to najmądrzejsze rozwiązanie, ale wobec naszej bezradności i wobec waszej bezradności
bo rzeczywiście ja nie mam do was pretensji, ja wiem, że wy jesteście bezradni, ale wy nie przygotowaliście się na tego typu rzecz. Wy w tej chwili nam pokazujecie swoją bezradność. Proszę, żebyście nas zrozumieli. My chcemy, żebyście wy przygotowali pismo, które nam pokażecie, opublikujecie, że wystąpiliście do ministra, wystąpiliście do tego, żeby się z wami spotkał. Minister to też nie jest, nie wiem kto, żeby nie przyjechał i żeby z wami rozmawiał. Rozmawiając z wami, rozmawia z nami, prawda? Bo wy nas reprezentujecie. Ja więcej nie mam do powiedzenia. Jak chcecie, tak zrobicie. My podejmiemy decyzję jako mieszkańcy, tej ilość osób, które do mnie się zgłasza. Podejmiemy decyzję, zgłosimy do wójta demonstrację, elegancko, ładnie, żeby wszystko było lege artis i wtedy tak to uczynimy. I proszę was o to, żebyście się zastanowili wspólnie w trójkę, a nie zawracali nam głowy o tym, wyliczali nam, jakie to są dziury, po co są te dziury, dlaczego są dziury i komu odpada tym w domu. My to wszystko wiemy. Dziękuję wam za głos. Dziękuję panie Bogdanie. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Dzień dobry, Agnieszka Szczuka, jestem mieszkanką Jantaru. Bardzo proszę. No rzeczywiście, zostało praktycznie wszystko powiedziane. Ja też mieszkam przy głównej ulicy, przy tej Gdańskiej. Przy odcinku, gdzie nie mamy chodnika i nie mamy też zebranego pobocza, więc dla nas wyjście na tą drogę to jest katastrofa. My właściwie na nią nie wychodzimy. Nie wychodzą nasze dzieci, nie możemy dojść do apteki, nigdzie. Nie wiem też, jak mamy prowadzić swoją działalność gospodarczą, bo już w zeszłym roku, już w zeszłym sezonie wczasowicze od nas odjeżdżali, bo nie dało rady nawet spać w nocy. I potwierdzam to, że te tiry jeżdżą non-stop, czy to jest dzień, czy to jest noc, non-stop. Jadą w konwojach po 7, po 10 tirów naraz. Z ogromną prędkością. Ja mieszkam też, ten odcinek drogi jest prosty, więc one się rozpędzają około mnie. Więc to jest, nie wiem, to jest katastrofa dla nas. Oczywiście pani wójt gminy Stegna powiedziała wszystko właściwie, pan wójt gminy Szudowo również. Ale naprawdę uczulam państwa na to, że mieszkańcy w tej chwili są u kresu wytrzymałości. I nie wiem, jak ich powstrzymamy przed tym, żeby nie zablokowali drogi. Koło mnie jest dziura na dziurze, prędkość niezmierna, więc nie wiem, mam nadzieję, że państwo się nad tym pochylą. I proszę mi wierzyć, że ciężko będzie zatrzymać mieszkańców, żeby podeszli do tego, żeby nie zablokowali po prostu drogi. Mam nadzieję, że państwu leży to na sercu, nasze bezpieczeństwo, generalnie nasze życie tutaj, no bo my nie prowadząc działalności, no jakby no nie mamy nawet z czego żyć tutaj. Więc mam nadzieję, że się państwo nad tym pochylą. I mówię tu w imieniu naprawdę dużej grupy mieszkańców z Jantaru, bo właściwie ta 501 i nasi mieszkańcy, którzy prowadzą tutaj działalność, większość jest takich przy ulicy Gdańskiej. Także mam nadzieję, że państwo się nad tym pochylą, ale tak na poważnie. Nie tak, że dobrze, zobaczymy, co da się zrobić, dobrze, napiszemy gdzieś tam, tylko mam nadzieję, że dzisiaj padną naprawdę konkretne deklaracje z państwa strony, ale konkretne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze państwo macie ochotę zabrać głos? Nie słyszę. To jeśli państwo pozwolicie, to już rozpoczniemy jak gdyby drugi etap. Panie naczelniku, poproszę pana o. Dzień dobry. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry gremium, które mamy zaszczyt tutaj gościć online. Witam wszystkich państwa na sali konferencyjnej u pana wójta. Moje nazwisko Andrzej Małkiewicz, jestem naczelnikiem Wydziału Realizacji Inwestycji, a dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni powierzył mi funkcję pełnienia zastępcy kierownika tego projektu. Jak państwo dobrze wiedzą, budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma kilka etapów. Ten, z którym się w tej chwili mierzymy, jest etapem pierwszym. Którego umowę na realizację z wykonawcą, który będzie zajmował głos troszeczkę później, czyli z firmami, z konsorcjum firm BESIX NDI, zawarliśmy w październiku roku 2019. W tej chwili jesteśmy już po 18 miesiącach realizacji. Z tego, co
obserwujemy, a analizujemy postęp prac i harmonogram realizacyjny co miesiąc podczas rad technicznych. Nie chciałbym być zbyt dużym optymistą, ale myślę, że w tej chwili większość towarów, duża większość towarów masowych, które miały być dowiezione na odcinek realizacji lądowej, w tej chwili jest zrealizowana. Mam tu na myśli materiały masowe typu kamień, grodzice, elementy rozpraszające falowanie, czyli elementy żelbetowe, X-bloki. I to praktycznie są te materiały, które stanowią największe, że tak powiem, obciążenie dla państwa. Wykonawca specjalnie zlokalizował na terenie budowy węzeł betoniarski, żeby przynajmniej z jednego elementu, który stanowiłby dla państwa utrudnienie, ograniczyć, czyli transport materiałów betonowych, czyli mieszanek betonowych, jest ograniczony praktycznie do minimum. One występują tylko i wyłącznie w elementach, gdzie musimy na skutek zapewnienia ciągłości betonowania i bezpieczeństwa tego betonowania, bo pewne cykle nie mogą być przerwane, musimy mieć takie awaryjne możliwości zapewnione. Proszę państwa, 18 miesięcy. Kończymy przedsięwzięcie w czerwcu przyszłego roku. Wiem, że jest to dla państwa uciążliwe, ale to, że stan drogi 501 jest taki, a nie inny, trochę na to ma na pewno też i ma przyczynek, nie tylko wykonawca, który dowozi towary masowe na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestorów na terenie Mierzei Wiślanej jest zdecydowanie więcej. Nie chcę tutaj robić uników, bo wszyscy sobie na pewno zdajecie sprawę, że nasze przedsięwzięcie, którego my jesteśmy inwestorem, jest zdecydowanie największe i najbardziej medialne. Natomiast warunki pogodowe, zima spowodowała to, że ten stan drogi drastycznie się zmienił w stosunku do lat ubiegłych. Ja nie jestem drogowcem, jestem z wykształcenia inżynierem hydrotechnikiem, ale potrafię to też ocenić i widzę, bo na tą budowę jeżdżę co tydzień. Dzisiaj dla ciebie, proszę państwa, teraz mówię też do tych wszystkich władz lokalnych, do wójtów poszczególnych innych gmin po drodze do gminy Szczutowo, czyli do pani... Zginęła mi ta rozpiska tutaj, no ale do wszystkich osób, które mieliśmy okazję wysłuchać wcześniej. Proszę państwa, transport prowadzimy drogą powiatową od Kiezmarka i potem przechodzimy dopiero na drogę 501. Pofatygowałem się i specjalnie, żeby mieć jakąkolwiek ocenę na ten temat, przejeżdżam nie tylko jadąc od drogi S7 do Stegny i później dalej drogą 501, ale często sobie robię takie no, dla własnego spokoju, że stanowimy jakąś uciążliwość dla mieszkańców Mierzei Wiślanej i jeżdżę też i tą drogą powiatową. Proszę państwa, stan tej drogi powiatowej jest troszeczkę inaczej realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót a starostwem nowodworskim. Ale do drogi powiatowej, która ma zdecydowanie niższe warunki techniczne niż droga wojewódzka 501, ten stan jest dobry. Więc trudno, że tak powiem, całość ciężaru kłaść na ten zmasowane dostawy dla potrzeb budowy. Proszę państwa, może nie widzimy tutaj inspekcji transportu drogowego, która by przyjeżdżała z wagami i sprawdzała tonaże samochodów, natomiast ja jestem wręcz pewien, bo takie są oświadczenia wykonawcy, że auta ich dostawców i ich podwykonawców nie są przeładowane. Można to w każdej chwili zweryfikować, możecie państwo po te dokumenty sięgnąć, bo każdy transport jest przyjmowany na budowie, jest ważony.
może nie ma WAG ITB, ale no niestety wykonawca nie płaci za przestrzenie puste, za przestrzenie wolne, płaci za dowieziony materiał na budowę, więc każdy ładunek jest ważony, zarówno jeśli chodzi o towary masowe typu kamień hydrotechniczny, typu te elementy rozpraszające energię, o których mówiłem, elementy betonowe, jak i stalowe ścianki szczelne, grodzice, które, że tak powiem, przyjeżdżają bezpośrednio od producentów, więc te transporty nie są przeważone, więc na pewno konsorcjum, w którym mamy podpisaną umowę, w tych warunkach się realizuje w sposób należyty. Proszę Państwa, transport materiałów odbywa się zgodnie z warunkami, które opisaliśmy w SID. Oto to jest pytanie, miał takie pytanie pan Krzysztof Swat, burmistrz miasta Krynicy. Zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej, SIWZ-u i OPZ-u do umowy podpisanej. Wykonawca nie ma w swojej umowie z inwestorem nic, żadnych innych elementów oprócz tego, że ma wybudować kanał żeglugowy. Myśmy nie opisali w tym przedmiocie zamówienia, że ma wykonać remont drogi 501. Droga 501, jego zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na etapie przygotowania inwestycji i projektowania inwestycji uzgodniliśmy sobie na spotkaniach roboczych zakres projektowania. Z tego, co się dobrze orientuje, Zarząd Dróg Wojewódzkich ma przygotowaną dokumentację projektową na remont drogi 501. Natomiast odcinki stykowe, już bezpośrednio, które są realizowane w rejonie samej inwestycji i przełożeniem tego ruchu z drogi 501 na Most Południowy, te elementy stykowe jak najbardziej są w zakresie inwestora i je będzie realizował wykonawca. Proszę Państwa, ja bym chciał inaczej, martwię się tylko o to, żeby ta droga faktycznie nie była powodem jakiegoś mniejszego zainteresowania turystów Państwa rejonem. Rejon jest piękny i myślę, że jeżeli tylko lockdown nie spowoduje tego, że będą tutaj turyści mogli przyjechać, to nie będą patrzyli na nic, ani na stan dróg, ani na stan dróg dojazdowych, tylko żeby można przyjechać i spędzić czas nad naszym pięknym morzem. Natomiast widzę troszeczkę, nie chciałbym, że tak powiem, wnikać za bardzo w politykę planów przestrzennych, planów zagospodarowania, decyzji lokalizacyjnych o budowach, ale proszę Państwa, no niestety cierpimy bardzo dużo z tego powodu, że brakuje w naszym krajowym planowaniu i budownictwie miejsca dla przyszłych rzeczy i przyszłych chęci realizacji różnych, tak jak Pani tutaj mówiła z Kątów Rybackich czy z Jantara, potrzeba wybudowania chodnika. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że budujemy od krawężnika do krawężnika, słuchajcie, to naprawdę na takie inwestycje, które mają się w przyszłości zrealizować i mają poprawiać standard bycia i życia, no to już naprawdę jest trudno to wykonać, bo na to nie ma miejsca. Zabudowy są do samych dróg, no i trudno oczekiwać, że w tym momencie będziecie Państwo mieli ciągły spokój. Droga 501 ma określone parametry swoje techniczne wykonania. Myślę, że wykonawca nie przeważa, no a jeździć po tej drodze można całą dobę. Ja jedynie mogę zadeklarować zadeklarować kilka rzeczy, bo rozmawialiśmy na spotkaniach roboczych z wykonawcą, że na pewno, podobnie jak tutaj chciał zawnioskować wójt i myślę, że to dostanie poparcie też wszystkich tutaj członków naszego dzisiejszego spotkania, żeby ograniczyć prędkości na tym odcinku. I to nie muszą być tylko na odcinku miejskim, ale mogą to być też i odcinki pozamiejskie. Załóżmy od Mikoszewa aż do gminy Sztutowo, czy nawet do miejsca realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca ma zapisy w swoich umowach z dostawcami, że mają przestrzegać prędkości, że mają przestrzegać warunków, że nie mają jeździć kolumnami. Transportowcy kierują się troszeczkę własnymi prawami, goni czas, ale też będziemy starali się dopilnować tego, żeby to nie były
nie były ciągi, żeby to nie były kolumny jezdy. No, to są takie rzeczy, które mogę Państwu zadeklarować. Będziemy unikali transportów, zresztą na to nakłada na wykonawcę decyzja środowiskowa, na pewno wszystkie weekendy, począwszy już od weekendu majowego. Ograniczymy transport w miesiącach letnich. Nie zlikwidujemy, ale ograniczymy go tylko i wyłącznie do sytuacji niezbędnych. Proszę Państwa, faktycznie deklarowaliśmy, że duża część materiałów dowieziona zostanie drogą wodną. Nie jest to w tej chwili tak realizowane, jakbyśmy sobie to wymarzyli. Nabrzeże Południowe, co prawda, do którego miały te statki z kruszywem przypływać, jest już wybudowane, natomiast warunki na zatoce, jeśli chodzi o warunki pogodowe i warunki sztormowe, no niestety są jakie są. Nie mamy do końca zrealizowanego takiego przedsięwzięcia, które osłaniałoby ten rejon. Jest to falochron wschodni. Od kwietnia wznawiamy pracę na tym falochronie. Będziemy kontynuowali je z dużą intensyfikacją, tak żeby ten akwen portu zewnętrznego jak najszybciej osłonić i wtedy te transporty drogą wodną od strony Zatoki Gdańskiej będą bardziej intensywne. Ale muszę Państwa zapewnić, że olbrzymia ilość kamienia hydrotechnicznego, który będzie stanowił ochronę sztucznej wyspy budowanej na Zalewie Wiślanym, w 100% dowieziona już do tego przedsięwzięcia będzie drogą wodną przez rzekę Elbląg, czyli można powiedzieć, że te utrudnienia tutaj dla mieszkańców już zostaną zlikwidowane. Co jeszcze? No proszę Państwa jedynie o jeszcze trochę wyrozumiałości, o cierpliwość. Jeżeli będziemy mogli pomóc w jakimś wspólnym wystąpieniu, które moim zdaniem może nawet nie wójtowie, ale zarządca drogi mógłby zrobić o środki, no to jesteśmy w stanie to takie wystąpienie wspomóc. Jeżeli mogę, panie wójcie, bym poprosił jeszcze o wykonawcę, żeby tak troszeczkę odniósł się do tego, o czym powiedziałem. Czy uważa pan, że wykonawca zamknie nasze dzisiejsze spotkanie? Możemy, tak? Możemy? Poproszę, Łukasz, to może, bo chciałbym tylko, żebyś uzupełnił, bo na pewno wiele elementów, że tak powiem, nie podniosę. Czy generalnie powiedział pan, że jest super i za chwilę się skończy, tylko co będzie z naszą drogą? Ja się tutaj nie widzę żadnych konkretów w tym, co pan mówi, nie? Podyskutujemy jeszcze dalej. To jest jakaś paranoja to, co pan mówi, bo jest pan, jak przegraliśmy kiedyś chyba 3-0 z Portugalią i trener przyjechał i go się pytali, dlaczego tak przegraliśmy i dlaczego tak, a on powiedział, że wygraliśmy w liczbie. Marcin. No. Mogę sekundę, się zdenerwować, sekundę, bo spokojnie, nic spokojnie. Z tego nie wynika. Dobrze? Panie Marcinie, spokojnie. Ale panie wójcie, taka wypowiedź Dobrze. Kochani, tak mówiłam, dajmy się wypowiedzieć każdemu, a dyskusja będzie na koniec. Ja rozumiem rozżalenie, ale mamy rozwiązać problem. Ja też mam wiele uwag, które sobie zapisuję, ale o których będziemy mówili za chwileczkę. Rozumiem. W liczbie rzutów rożnych na razie wygrywamy, wydaje mi się. To na pewno, to tak. A nie bramkami, bo tutaj nie ma żadnych konkretów. No dobrze, słuchamy dalej. Bo tak naprawdę za chwilę my się też przyłączymy i za chwilę wyjdziemy i będziemy blokować tą drogę, bo to naprawdę nie ma sensu. Szanowni Państwo, dzień dobry. Łukasz Czerdomski, konsorcjum NDI Basics, wykonawca. Tutaj tylko chciałbym odnieść się do słów pana Andrzeja z Urzędu Morskiego. My jako wykonawca prowadzimy transport na przekop Mierzei drogą powiatową, co było już powiedziane, gdzie razem z powiatem spisaliśmy porozumienie i to porozumienie jest przestrzegane. Następnie wjeżdżamy na drogę wojewódzką, której właścicielem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i tutaj prowadzimy transport zgodnie z wszystkimi przepisami. Nakładamy na naszych kierowców, dostawców obowiązek związany z prowadzeniem samochodów zgodnie z przepisami. Dążymy i wiemy o tym, że te samochody nie są przeładowywane,
ponieważ ten kamień, jeśli chodzi o kamień hydrotechniczny, on jest ważony w dwóch miejscach. Jakby zestawienie wszystkich ilości wagowych, co do każdego transportu mamy, widzimy, więc jesteśmy tego pewni. Jeśli chodzi o prefabrykaty, które tutaj zostały poruszone i ścianki, grodzice, to tak naprawdę one wyjeżdżają również od producentów, dostawców, gdzie te samochody przejeżdżają znaczną drogę i tutaj jakby nikt nie jest, nie zaryzykowałby w taki sposób, że gdzieś te samochody by przeważył, żeby narażać się na jakieś mandaty. Więc tutaj jeśli chodzi o to, czy samochody są przeładowane, nie, z naszych informacji wynika, że nie są i wiemy, że nie są. Jeśli chodzi o dostawy, to tak jak tutaj było powiedziane, prowadzimy dostawy w ramach takiej dywersyfikacji częścią drogą lądową i drogą wodną. Droga lądowa jakby cały czas ma miejsce, droga wodna, tak jak Państwo zauważyliście, dostarczyliśmy dwa statki, które rozładowały kamień, za chwilę będą te jakby transporty wznowione. Jeśli chodzi o część morską, tutaj mamy zapewnienia od dostawcy kamienia, że 13 marca już mają być wznowione dostawy. Jeśli chodzi o kamień, który mamy przeznaczony do wbudowania w sztuczną wyspę, będzie zwożony i jest zwożony na plac składowy magazyn w Elblągu, następnie transportowany rzeką Elbląg będzie barkami i tutaj 100% tego kamienia będzie dostarczone drogą wodną. Dążymy do tego, żeby jak najmniej tutaj z naszej strony było uciążliwości dla wszystkich mieszkańców. Natomiast co do stanu dróg, to tak naprawdę powinien najbardziej na ten temat się wypowiedzieć Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo patrząc na te zdjęcia, wszyscy gdzieś tam się skupiamy na dziurach, ale tak naprawdę musimy tak naprawdę sobie powiedzieć, jaka jest przyczyna powstania tych dziur. Gro dziur, które widzimy, powstało na bazie jakby spękań poprzecznych i podłużnych, gdzie tak naprawdę woda ingerowała w nawierzchnię i ją rozsadziła tak naprawdę. Widzimy pobocza, które nie są w odpowiedni sposób tutaj zabezpieczone i ta woda też podchodzi. Kolejna rzecz to jest tak naprawdę to, że my prowadzimy transport zgodnie z przepisami po drodze wojewódzkiej i my go możemy prowadzić. Tak, tutaj jakby padło hasło, czy mamy podpisane porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nie mamy, bo takiego jakby porozumienia nie musimy mieć. Dziękuję. To co, panie wójcie? Halo, panie wójcie, drogi, pozwolicie mi, że ja powiem. Jestem panie Bogdanie, starszy. Jeszcze chwileczkę, dobrze, bo każdy ma możliwość, pozwólmy jeszcze Zarządowi Dróg Wojewódzkich się wypowiedzieć. Naprawdę ja rozumiem, ja mam podobne pewnie uwagi jak Państwo, ale mimo wszystko wysłuchajmy siebie, tak jak każdy nikomu nie przerywał, tak jeszcze niech Zarząd Dróg Wojewódzkich się wypowie i wtedy poddamy się dyskusji. Potem co oni pogadają. Dobrze, Zarząd Dróg. No dobrze. Witam Państwa, Anna Brzezińska-Michałejko, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, także jak tutaj pan wójt wcześniej, sięgnęłam trochę historycznie, tak, do całego tego przedsięwzięcia, czyli do roku 2016, kiedy to na spotkaniach pani dyrektor z Urzędu Morskiego, pan minister Gróbarczyk deklarowali, zapewniali, że w przypadku budowy tej drogi wodnej to nikt nie ucierpi, tak, czyli transporty będą się odbywały drogą wodną. OPZ, specyfikacja przetargowa zostanie tak opisana, żeby nie zostały zniszczone żadne drogi. Trochę dziwne z kolei też było to, że to były spotkania, w których w imieniu zarządcy drogi wypowiadał się dyrektor generalnej w Olsztynie, co tak troszeczkę można powiedzieć nie pasowało do całego tego kontekstu, no ale skoro minister go wzywał na spotkania, to widocznie tak miało być. Potem oczywiście, no tutaj pan wójtus to wcześniej powiedział, że gmina Sztutowo kibicowała przekopowi, tak, i bardzo chciała, upatrywała tutaj swoich szans na lepsze jutro. Wszyscy tak naprawdę jakby zapomnieli o tym, że żeby coś zbudować, trzeba przewieźć materiały budowlane, tak. Zapewnienia były na drogę morską, na drogę wodną, no niestety te zapewnienia nie zostały dotrzymane. Podczas spotkań dziwną rzeczą wydawało się, że
można coś wozić drogą wodną, nie mając przygotowanych do tego jeszcze nabrzeży, tak, czy jakichś tam portów. W związku z tym my zakładaliśmy, że pewnie część pojedzie, natomiast zostało to przeholowane, po prostu najzwyczajniej w świecie przeholowane. Tutaj pan z Urzędu Morskiego pewnie potwierdzi, panowie z NDI także, to, że na początku walczyliśmy, żeby transporty nie odbywały się drogą wojewódzką numer 502. Oczywiście wykonawca robił co chciał do momentu, aż jak zorientował się rzeczywiście, w jakim stanie są nasze obiekty w Rybinie. Na szczęście odpuścił, transporty przeszły na drogę wojewódzką 501, co spowodowało, że odcinek pomiędzy Mikoszewem a Stegną drastycznie zaczął się pogarszać. Odpowiadając jeszcze odnośnie wnioskowania o dofinansowania na przebudowy, remonty tych dróg. Tak, my wnioskowaliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie środków na drogę wojewódzką i 501 i na 502. No wiadomo, że nie dostaliśmy tych środków, tak? No jeśli będzie taka konieczność, będziemy wnioskować gdzie się tylko da, bo też nam widzimy ten problem, tak? Wiemy, że jest źle, wiemy, że marszałek sam sobie nie poradzi z tym problemem, bo tu nie rozmawiamy o 10 milionach, nie rozmawiamy o 20 milionach, tylko rozmawiamy o kwotach rzędu około 100 milionów za cały ten odcinek. Tak jeszcze odpowiadając na pytanie jednej z pań radnych odnośnie tego numeru polisy. W przypadku szkód, jeśli jakieś powstają na drodze wojewódzkiej, tak, to proszę kontaktować się z rejonem dróg wojewódzkich w Gdańsku. Numer telefonu 58, kierunkowy 303-6600. Tam udzielone zostaną wszystkie niezbędne informacje. Jest to najprostszy i najszybszy sposób składania szkód, zwłaszcza tych takich typowo oponowych, tak, bo tych podejrzewam, że będzie najwięcej. Nie ukrywam, doznakujemy drogę pod kątem poinformowania kierowców o jej złym stanie technicznym, czyli o wybojach. Te prace zaczynają się już najprawdopodobniej dzisiaj. Jeśli chodzi o ograniczenia prędkości, pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy, że po naszych drogach nie ma obowiązku poruszania się z prędkością przynajmniej 90 km na godzinę. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym prędkość należy dostosować do warunków panujących na drodze. No tu też jeszcze jedną rzecz należy podkreślić, że zarządca drogi wykonuje w zakresie oznakowania, tak, organizacji ruchu, wykonujemy polecenia, które otrzymujemy od zarządcy ruchu. W tym przypadku wszelkie wnioski tutaj, żebyśmy nie musieli być jakby pośrednikiem, należy kierować do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Tak, to jest taka najszybsza droga, żeby w ten sposób się porozumiewać. Ja sobie to notowałam troszeczkę. Jeśli chodzi o tutaj wniosek pana wójta co do sprzętowienia brygady Stegny, to jak najbardziej dosprzętowimy ją tak, żeby tu, że tak powiem, nie trzeba było robić im zdjęć, tak? To ja może o planach. Tak? Znaczy jeszcze o jednej rzeczy, która niepokoi nas chyba w tej sytuacji najbardziej. O tym odcinku pomiędzy Przekopem a Krynicą. To jest niedopuszczalne, tak, żebyście wy idąc, znaczy mówię tutaj zarówno do Urzędu Morskiego, jak i do wykonawcy, idąc na skróty, że nie wyrabiacie się w terminie, mimo swoich jakichś tam planów, doprowadzili do kolejnej degradacji, bo skoro macie do przewiezienia około 50 tysięcy metrów sześciennych piasku, no to naprawdę posiłkujcie się swoją plażą i jeździcie po swoim, tak, bo tego to już nikt nie uwzględniał w różnego rodzaju planach. Jeśli chodzi o nasze plany, tak, no to tutaj szykujemy się do przeprowadzenia remontu cząstkowego, ale mówię tu o remoncie cząstkowym. To nie będzie wielka łata, to nie będzie porządna przebudowa, tylko remont cząstkowy nawierzchni w tych najgorszych miejscach. Jak tylko pogoda się ustabilizuje, ruszamy z remontem masą na gorąco. Najpierw będzie to pewnie asfalt lany, potem będzie to mieszanka mineralno-bitumiczna. Cały czas brygada ze Stegny pracuje nad tym, żeby te dziury ograniczać przynajmniej no, tyle, ile są w stanie, tak? Masą na zimno. Jeśli chodzi o ten remont cząstkowy, no to będzie w przypadku asfaltu lanego, to będzie taki na gorąco
przyjedzie kociołek i będzie zalewał te ubytki, one będą dużo trwalsze niż to, co się dzieje masą na zimno. Tak? To nie będzie tak, że ono po dwóch godzinach odpadnie, czy po jednej ulewie, czy po jednym przejściu przez zero. Natomiast jeśli chodzi o beton asfaltowy, to trzeba będzie może troszeczkę dłużej poczekać, no to będzie po prostu frezarka i wyfrezowywane ubytki. Standardowo kończyliśmy, można powiedzieć, na drodze 501. W tym roku zaczynamy od 501, że miejmy nadzieję, że oprócz 501 uda nam się wyremontować jeszcze jakieś drogi w ramach remontów cząstkowych. Natomiast no, będzie to tylko remont cząstkowy, tak? Że to nie będzie wielka łata. W zeszłym roku na odcinku pomiędzy Stegną a Mikoszewem zrobiliśmy kawałek wielkiej łaty, bo mieliśmy środki, w związku z tym częściowo droga została wzmocniona, ale to było za mało. My sobie zdajemy z tego sprawę, że żeby tą drogę zabezpieczyć, to powinniśmy położyć przynajmniej 3 warstwy bitumiczne i wtedy rzeczywiście mielibyśmy zabezpieczoną drogę przed dewastacją, tak? Bo to by nie była przebudowa, to byłby po prostu remont. Na to środków w Urzędzie Marszałkowskim nie ma. Nam na to nie zostaną przekazane, bo też pytanie, jak będą wyglądały te transporty, czy to za chwilę, tak powiem, to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, nie zostanie zniszczone. Teraz jeśli chodzi o plany nasze na ten rok, to tak naprawdę będą dotyczyły drogi 501. My w tej chwili już jesteśmy z podpisaną umową. Będzie przebudowywany odcinek około 2,5 kilometra od Krynicy Morskiej w kierunku do przekopu. Startu budowy należy spodziewać się tak naprawdę na dniach. Pogoda się ustabilizuje i my zaczynamy roboty. Roboty potrwają do czerwca. Jeśli chodzi o naszą gotowość do innych działań, tak? Jest, tak jeszcze w uzupełnieniu, tamte prace będą wykonywane w ramach programu Polska-Rosja, dofinansowane w ten sposób. Jeśli chodzi o gotowość do innych robót, to jest gotowa dokumentacja projektowa na cały odcinek pomiędzy Stegną a Krynicą Morską. Tak, właśnie to, co będzie remontowane, przebudowywane, to jest w ramach tego zadania. Koszt 52 plus 13,5. Koszt tego około 65 milionów złotych. Taki mamy, na tyle mamy kosztorysy inwestorskie. No, tutaj tak naprawdę to jest tylko kwestia hasła. Słuchajcie, są środki, puszczajcie przetarg. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że ta dokumentacja też nie będzie wieczna. Ona jest ważna przez określony czas. Jeśli nie przystąpimy do ZRID-u, do pozwolenia na budowę, do rozpoczęcia robót też, no to ona przepadnie. Potem każda kolejna aktualizacja też kosztuje pieniądze i też nie wiadomo, ile to będzie trwało czasu, bo wiadomo, że dokumentacje na przebudowę trwają dosyć długo. Jeśli chodzi o ten odcinek od Mikoszewa do Stegny, no to naszym zdaniem tutaj właśnie te 3 warstwy bitumiczne, można powiedzieć, rozwiązałyby problem, przynajmniej ten drogowy. Już tutaj, że nie będą uwzględniały wniosków z gminy Stegny odnośnie budowy chodników. Natomiast no na pewno wtedy pojawiłyby się też pobocza, a w związku z tym ten ruch pieszy też w jakiś tam sposób zostałby uporządkowany i zabezpieczony. I to tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie? Proszę? Pan wykonawca, dzień dobry. Pan wykonawca powiedział, że od 18 miesięcy trwa, przepraszam, Urząd Morski, 18 miesięcy trwa inwestycja, a porozumienie na przykładem droga powiatowa jest z lutego tego roku. To się pytam, jak 17 miesięcy nieprawnie eksploatowano drogę, bo to jest nieprawnie. Jeśli jeździły jednostki 40-tonowe po drodze 12-tonowe, to się pytam, w jaki sposób, na jakiej podstawie przez 17 miesięcy ta droga była eksploatowana, nawiasie mówiąc, dewastowana. Dziękuję. Ja bym prosił jeszcze chyba NDI, prawda? Bo tak było mi usłyszane. Panie Marku, mogę, proszę o przekazanie NDI. Ja powiem. Tu pan się myli.
ponieważ porozumienie ze starostwem zostało podpisane, żeby panu nie skłamać, w czerwcu zeszłego roku. Tak, to nie jest z lutego z tego roku. Ale tu my nie rozmawiamy o drodze powiatowej, tylko rozmawiamy o drodze wojewódzkiej, która się całkowicie już rozlatuje. Już, szanowni państwo, jak rozumiem, wyczerpaliśmy, wszyscy powiedzieli, jak gdyby, czy można powiedzieć, że jakiś początek spotkania mamy za sobą, chociaż mam nadzieję, że już będziemy zmierzali. I ja rozumiem oczywiście zdenerwowanie wszystkich państwa, bo myślę, że moje jest podobne do chociażby na przykład pana Marcina. Pewnie państwo spodziewaliście się na samym początku trochę innych od razu wyjaśnień, a może nie wyjaśnień, a od razu ustaleń, ale ja myślę, że mimo wszystko to, co się wydarzyło, powinno mieć miejsce, bo chociaż już teraz mniej więcej wiemy, na czym stoimy i wielu z nas, no może ja akurat to wszystko wiedziałem, ale wielu z państwa pewnie dowiedziało się, na czym to wszystko ewentualnie polega i jak ta inwestycja ma przebiegać. Dużo się mówiło o tym, co będzie za chwilę. Tutaj pan naczelnik akurat również powiedział o tym, co będzie za chwileczkę i my na pewno, drodzy państwo, o tym wiemy. My jako mieszkańcy gminy Sztowo również się przygotowujemy. Sami państwo wiecie chociażby, że teraz zmieniamy plan zagospodarowania i wiele, wiele innych rzeczy, więc my na pewno do przekopu się przygotujemy, my na pewno go wykorzystamy i z tego się tytułu bardzo, bardzo cieszymy. Ale mimo wszystko chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się teraz. Dlatego o tym, co dzieje się teraz, próbowaliśmy rozmawiać oczywiście. Ja wtedy w zasadzie miałem bardzo małe możliwości, będąc zwykłym szarym ludkiem. Ale wtedy właśnie próbowaliśmy, wszyscy się cieszyli tym, że będzie przekop. A ciężko się rozmawiało o tym, jak ten przekop przeprowadzić, tą inwestycję, jak ją przeprowadzić. Dlatego chciałbym, żebyśmy jednak się skupili, drodzy państwo, nad tym, co jest teraz i dużo rozmawiamy o drodze. Wiele zapewnień mamy, pani Ania już je widzę, zbiera słowa, ale my nie zapominajmy o czymś najważniejszym, o tym, że rozwalają się domy naszych mieszkańców i o tym nie wspomniał nikt. Chciałbym, drodzy państwo, żebyśmy o tym też troszeczkę porozmawiali, bo ja rozumiem oczywiście zarządcę drogi, rozumiem NDI i rozumiem w 100% Urząd Morski. Każdy z państwa pewnie będzie przedstawiał jakieś zapewnienia, jakieś dokumentacje, jakieś ubezpieczenia i tak dalej, ale nie zmieni to faktu, że nasi mieszkańcy, może tak się zdarzyć, a nawet sam widziałem taki dom, może się zdarzyć, że nie będą mieli gdzie mieszkać. To są bardzo często skromne osoby, żyjące z jakichś tam skromnych rent, emerytur, wynajmujące sobie 2 czy 3 pokoiki i choćby oni chcieli, to oni nie są w stanie zadbać o swój dom, nie są również w stanie tego domu wyremontować. Często są to domy z początku XX wieku, pięknie odrestaurowane. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w strefie konserwatorskiej, jesteśmy objęci konserwatorem zabytków i konserwator zabytków nam po prostu na pewne rzeczy nie pozwala i te domy tak nie wyglądają, bo wielu z nas ma takie widzimisię, tylko po prostu to wynika z potrzeb i z, w zasadzie z zaleceń pana konserwatora zabytków na przykład. To jest pięknie, to pięknie się przez Mierzeję Wiślaną jedzie, tylko pytanie, czy ci ludzie będą mieli za co te domy restaurować. Sam jestem, znaczy może nie ja, ale moja gmina jest w posiadaniu kilku takich zabytków i wszyscy radni dobrze wiedzą, jakie to są kłopoty, żeby tam przysłowiowo wbić gwóźdź, a co dopiero wyremontować dom, który za chwileczkę się rozpadnie. Także tutaj ja dziękuję, na razie tyle, bo na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. Oddaję głos w zasadzie państwu, tylko wielka prośba, zgłaszajmy się pojedynczo i mówmy pojedynczo. Czy macie państwo jeszcze ochotę coś do powiedzenia? Panie Marcinie, pani tak, Krysia, bardzo tak, proszę pani Krysia. Tak, ja bym chciała nawiązać do pana z Urzędu Morskiego. Jest pan inwestorem na dobrą sprawę i przedłużeniem rządu, ręki rządu. Ja nie rozumiem. Pan mówi, że ta droga, no to z tego wynika, że ta droga sama się tak popsuła, ona była już popsuta i to wy nie ponosicie w ogóle żadnej odpowiedzialności, że pas, który jedzie po prawej stronie w kierunku przekopu, że jest bardziej zapadnięty, to też o niczym nie świadczy. To tak same ludki, ufolutki przeleciały i ta strona to rowery, się zagięła. Rowery. Rowery. No przepraszam bardzo, no toż przecież to wyście wozili ten i wozicie cały czas ten kamień, te wszystkie materiały budowlane. No przepraszam bardzo, to kto teraz ma tą naprawić drogę? Jak mieszkańcy mają się poruszać po tej drodze? To kto? To już nie ma innego, nie ma winnego. Najlepiej zrzucić teraz może na marszałka albo coś. Nie rozumiem, droga, inwestycja rządowa, a wy zrzucacie wszystko na najlepiej na tych maluczkich. No przepraszam bardzo.
dajcie nam jakieś wyjaśnienia. Powiedzcie, co zrobicie z tą drogą. Co teraz będzie? No przecież pan mówi, że turyści i tak przyjadą. Chyba pan w ogóle nie pracuje w tej branży, to pan nawet się nie orientuje, jakie są wymagania turystów. Jak turyści sobie wyobrażają wypoczynek. To nie jest tak, że oni po kocich łbach przyjadą. Także ja bym prosiła o konkrety, bo teraz to co pan mówił, przedstawił, to jest tylko takie zrzucanie, spychoterapia. Tak samo i pan inwestor. Najlepiej z powiatem dogadaliśmy się powiatowi, tak, bo tam uzgodniliśmy. A po wojewódzkiej to można jeździć nawet droga, która ma nośność, na przykład nie orientuję się, bo 12, a jeździmy 40 ton, ale to nic, to my nic nie zrobiliśmy. Proszę, dwa słowa, tylko ja myślę, że to nie jest problemem sam transport, bo pewnie te samochody nie są przeładowane, to już było powiedziane, ale skala tego transportu. No, ilość. Tak, właśnie, tak samo jak z kroplą, pojedyncza kropla wody nie zrobi nic, ale jeżeli to w jedne miejsce będzie milion kropla jedna za drugą, to rozbije skalę i tu jest problem. Ze starostwem musiano się dogadać, bo to jest jedyna droga, gdzie jest most o nośności 60 ton, który pozwala na przewożenie tych materiałów. No, mosty w Rybinie są 30-tonowe, więc nie dałoby się przewozić towarów po drodze 502, dlatego nie rozmawiano z marszałkiem. I tutaj jest w tym problem. Dziękuję. I to jest takie, powiem, bo zaczynam emocjonalnie podchodzić do tego, bo najpierw się obiecuje, że będzie tak, będziemy wozić drogą morską. Nie dotrzymujecie, po prostu nie dotrzymujecie słowa. To gdzie jest ta droga? Co nagle się zalew? Szanowni Państwo, trzeba było zapoznać się, czy można będzie ten transport wodny przeprowadzić, czy nie. A teraz mówicie, że nic się nie da kochani, zrobić. Kochani, ale mają łopatami zasypać te doły, ja nie rozumiem. Czym głośniej krzyczymy, to na pewno nie dlatego, że jesteśmy od siebie daleko, tylko po prostu jest to pewnie skala naszego zdenerwowania. Mówmy pojedynczo, bo nam się ciężko będzie, drodzy Państwo, za chwileczkę, mówmy pojedynczo, tak? Padło pytanie do pana naczelnika, ja bym chciał, żeby pan naczelnik odpowiedział, tak? I tak jak mówię, zachowajmy. Proszę Państwa, bo im więcej będzie w tej chwili tematów i dyskutantów, to będzie potem trudno odnieść się do poszczególnych kwestii. Ja bym chciał się w tej chwili odnieść do kwestii podniesionej jeszcze raz przez panią Krystynę Wójta i powiedzieć tak. Inwestor nie lekceważy Państwa obaw. Widzimy to, że naprawdę utrudnienia w tej chwili macie. Robimy wszystko, tak jak powiedział wykonawca, żeby te transporty były nieponadnormatywne. Dopilnujemy tego, żeby auta poruszały się z prędkościami należytymi, co nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo państwa mieszkańców i że nie będą to ciągi i kolumny jezdne. Tego jestem w stanie dopilnować i obiecuję, że tak będzie to realizowane. Pozostałe elementy, o które pani jeszcze też podnosiła. Ja nie jestem faktycznie szpecem od branży turystycznej. Jestem inżynierem hydrotechnikiem. To, żeby wasz rejon był atrakcyjny. W zeszłym roku prowadziłem olbrzymi projekt związany z zasilaniem plaż. Chcę, żeby było u was jak najlepiej. Krynica Morska w tej chwili będzie prowadziła też inwestycję drogową w kierunku do Sztutowa. Te materiały też na budowę trzeba będzie dowieźć. Proszę Państwa, jest wiele elementów, które trzeba zrealizować i wielu inwestorów na Mierzei Wiślanej. My jesteśmy najbardziej tym inwestorem transparentnym, bo rządowym według programu rządowego. Ja myślę, że Pani z Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazała Państwu informacje na temat tego, co chcą zrobić dla drogi 501, tylko może inaczej, zabrakło tylko informacji, bo nie, albo ja może tego nie wyłapałem, bo troszeczkę myślałem o tych jeszcze kwestiach, które chciałbym odpowiedzieć i ten harmonogramu tych czynności, kiedy będziecie chcieli poszczególne prace te remontowe bieżące prowadzić. Bo naprawdę, ja nigdy nie unikałem problemów i nie unikałem tego, żeby zamawiający w postaci Urzędu Morskiego, jak Państwo dobrze wiecie, wiele inicjatyw i wiele projektów się angażował. Natomiast
No my nie jesteśmy zarządcami tej drogi. Prowadziliśmy i wspieraliśmy wykonawcę w rozmowach ze starostwem nowodworskim, jeśli chodzi o korzystanie z drogi powiatowej, bo to faktycznie była jedyna możliwość dojazdu i dowozu do drogi 501, do 502. Tak jak Państwo powiedzieliście, mosty uniemożliwiły ten transport. Co prawda wykonawca przeprowadził ekspertyzę związaną z nośnościami tych mostów. I jeżeli dobra wola byłaby wielu stron, to być może można byłoby w sposób kontrolowany ten transport drogą 502 też prowadzić. Jeździmy tylko drogą 501, bo nie mamy możliwości powrotu transportem ciężkim poprzez drogę 502. Dlatego te samochody ciężarowe, wanny, obojętnie wszystko, czy dłużyce, muszą jeździć w obie strony drogą 501. Nic nie potrafię nic więcej powiedzieć na swoje usprawiedliwienie jako zamawiającego. Zrobimy wszystkie starania i dopilnujemy tego, żeby to było dla Państwa jak najmniej uciążliwe, ale tylko i wyłącznie pod kątem tego, żeby to było bezpieczne dla mieszkańców. A mi brakuje jednego podstawowego słowa. Proszę po prostu przeprosić mieszkańców, że zniszczyliście naszą drogę i powiedzieć, że kurde, będziecie robić wszystko, żeby ją naprawić. No i Panie przewodniczący, ale pan naczelnik w zasadzie to powiedział przed chwileczką. Pan naczelnik w zasadzie przeprosił przed chwileczką. Drodzy Państwo, to teraz ja i ty użyliśmy tego słowa, pan naczelnik tego niestety nie używa. Pan naczelnik po pierwsze przeprosił. Możemy jeszcze pana naczelnika tak naprawdę ukamienować, jeśli byśmy chcieli. Może to przyniosło, drodzy Państwo, jakiś skutek. Jako gospodarz spotkania proszę tylko o jedno. To, że tutaj dzisiaj jest tylu przedstawicieli, to świadczy tylko o jednym, że wszyscy czują problem i wszyscy sobie z tego świetnie zdają sprawę. Możemy jeszcze oczywiście chwilę porozmawiać na temat tego, jak jest beznadziejnie i jeśli Państwo macie ochotę, oczywiście bardzo o to proszę. Pozwolę na to jeszcze może 10, może 15 minut, ale za chwileczkę będę chciał właśnie przystąpić do podsumowania spotkania. Myślę, że tutaj tak naprawdę i od pana naczelnika, i od NDI, i od Zarządu Dróg Wojewódzkich, i od nas padło kilka zapewnień. Jeśli my to ubierzemy w słowa, skupimy się jeszcze dodatkowo tak naprawdę na mieszkaniach, na domach naszych mieszkańców, to myślę, że z tego spotkania cokolwiek naprawdę ciekawego wyjdzie. Więc mimo wszystko bym Państwa prosił o to, żebyśmy nie szukali winnych, bo tu tak jak mówię, no kamienowanie, ja często jestem kamienowany, więc wiem jak to wygląda, ale to kamienowanie do niczego dobrego nie doprowadza. Panie przewodniczący, proszę bardzo. A nie, pani z Urzędu Zarządu Dróg Wojewódzkich chciała. Panie wójcie, czy mogę tylko słowo jedno do pana naczelnika? Przepraszam bardzo, panie naczelniku, ja chcę tylko wiedzieć jedną rzecz. Czy jako inwestor informowaliście stronę rządową, że jest taki problem, występuje na Mierzei Wiślanej i mamy problem z drogą? Proszę Państwa, zostaliśmy zaproszeni przez wójta na to spotkanie. Ja miałem spotkanie też i tutaj z panem wójtem i z wykonawcą w dniu wczorajszym, bo byliśmy na Radzie Budowy. Inaczej, wnioskującym powinien być zarządca drogi. Powiedziałem wcześniej, że jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkie całą inicjatywę zarządzającego drogą. Możemy wtedy to potwierdzić, powiedzieć, że część tych uszkodzeń być może jest spowodowana przez transport dla przedsięwzięcia o nazwie budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ale proszę Państwa, my nie weźmiemy na siebie ciężaru wszystkich szkód, które na tej drodze są poniesione tylko i wyłącznie z tytułu naszej działalności. Droga jest ogólnie dostępna, przecież proszę Państwa, my nie zamknęliśmy tej drogi tylko i wyłącznie dla transportu związanego z realizacją inwestycji, a nie powiedzieliśmy sobie, że mieszkańcy gmin niech jeżdżą w związku z tym drogami innymi. Wszyscy poruszamy się. Ja nie mówię o osobach fizycznych i mieszkańcach, ale mówię o wszystkich tych przedsięwzięciach, które się realizują. Jest ich wiele, proszę Państwa, a że nasza jest najbardziej medialna i taka, do której można pukać o pieniądze, no to w związku z tym jest takie Państwa zachowanie. Postaramy się zrobić wszystko, co będzie możliwe, żeby wesprzeć zarządzającego. Ja jako inwestor reprezentujący pana dyrektora Urzędu Morskiego Wiesława Piotrzkowskiego przepraszam Państwa za utrudnienia. Tylko to mogę powiedzieć. Dobrze. Panie wójcie, ja chcę zabrać głos wreszcie, niech mnie pan dopuści do głosu. To tak nie wypada. Panie Bogdanie, za chwileczkę, bo zgłaszała się pani zarząd dróg, wcześniej po pani zarząd dróg, pan panie Bogdanie, dobrze? Ja się od dwóch tygodni do pana zgłaszam i się wreszcie zdenerwuję. Ja chciałam tylko uzupełnić trochę wypowiedź. Jeśli chodzi o ilości, które przewiezie Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach swoich inwestycji, które będzie tu prowadził, czyli ten przebudowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi,
one będą nieporównywalnie mniejsze. Nie będziemy rozmawiali o setkach tysięcy czy milionach ton materiałów, tylko będą to co najwyżej jakieś dziesiątki tysięcy, czyli to będzie coś, co wręcz można powiedzieć w tej obecnej sytuacji nieodczuwalne. Tak? Ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Z dramatycznym stanem drogi wojewódzkiej 501 mieliśmy już raz do czynienia. To podejrzewam, że pan burmistrz Krynicy Morskiej pamięta, jak to budowana była ścieżka rowerowa pomiędzy Krynicą a Piaskami, gdzie też w zaskakująco szybkim tempie droga została zniszczona. I tu trzeba przyznać jedną najważniejszą rzecz. Droga została odbudowana, można powiedzieć, dzięki temu, że inwestor budowy ścieżki rowerowej, czyli miasto Krynica Morska, pokryło koszty tego remontu. Tak? To były, ja wtedy akurat byłam kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich w Gdańsku, więc prowadziłam te zadania i muszę przyznać, że całość została pokryta z urzędu miasta Krynica Morska, co pokazuje, tak, po pierwsze, że można, a po drugie, że zasada obowiązująca, czyli zepsułeś napraw, obowiązuje wszędzie. Dziękuję. Teraz proszę pana Bogdana Wrocławskiego. Panie Bogdanie, bardzo proszę. Musi pan się, panie Bogdanie, odmutować. Czerwony przycisk po lewej stronie, o ile pamiętam. Nie słyszymy pana. O, super. Czy mnie pan teraz? Tak, teraz słychać. Najczęściej słyszanym słowem, dzisiaj zabrzmiało, to było przez wszystkich interlokutorów używane, naprawdę. To ja powiem jedną rzecz. Dotyczy to Cezara i gladiatora. Niby odległe, ale pewna reperkusyjność w tym jest. Jeżeli Cezar chce ułaskawić gladiatora, to podnosi kciuk do góry. Jeżeli chce go zabić, to podaje w dół. Ale powiem wam jedną rzecz. Tłum nigdy nie daruje, jeżeli Cezar rozłoży ręce w geście bezradności. A z tego całego interesu, który dzisiaj przesłuchałem godzinę czasu, wynika, że w ogóle nikt nic nie może. Kompletna niemoc, bezradność i tak dalej. Jeżeli wy naprawdę nie potraficie poprosić ministra, żeby wsiadł, przejechał samochodem i rzucił wam parę złotych, to po jaką jasną cholerę, przepraszam, będę nieuprzejmy i niegrzeczny, ale proszę, to nie o to chodzi. Po cholerę wy to zwołujecie do zebrań, żeby nam powiedzieć co? Że nie damy rady tego zrobić? Że rozkładacie ręce w geście bezradności? To jest bez sensu. A jednocześnie wszyscy, i przedstawiciele Urzędu Morskiego, i przedstawiciele inwestora, najczęściej używają słowo naprawdę. Naprawdę. Panowie, wyeliminujcie to ze swojego języka. Bo to jest bez sensu. Wy nic nam nie powiedzieliście. Chcecie nas oszłabić w pięknych przemówieniach. Człowiek może być oszukany 10 razy, 15, ale samych siebie nie oszukacie. Wiecie, że tak samo jesteście bezradni. To powiedzcie nam, jesteśmy bezradni. Wtedy zostawicie wszystko w naszych rękach. I my tych rąk nie rozłożymy, jesteście bezradni. Spróbujemy coś zrobić. Nas tu nie jest 10, 20, tylko nas tu jest ileś setek ludzi. Wtedy zobaczycie, że rządzący będą taką rzecz. Już kiedyś mieliśmy taką historię z kormoranami. Wojewoda nie chciał się zgodzić. Dopiero po rozmowie, że zablokujemy drogę, a ja byłem wtedy u niego na rozmowie, złożył rączki i powiedział, że można jednak coś zrobić. I zrobił. Także tak. Panie Bogdanie, dziękuję panu bardzo. Zaraz, poczekaj, Robert, poczekaj. Jeszcze coś? O wszystkim ma rację. Proszę. Wy się macie przyłączyć do nas. Macie się przyłączyć. Bo wy jesteście z nas. I bardzo was proszę, więcej nie będę. Nie mówcie słowy, tylko naprawdę. I nie rozkładajcie rąk w geście bezradności. Dziękuję, ja się wyłączę. Dziękuję, panie Bogdanie. Panie Bogdanie, myślę, że spotkanie właśnie pokazuje, że my jednak wiele możemy i wiele chcemy. To jest pierwsza sprawa, przynajmniej ja tak to odbieram. Myślę, że większość osób również. Ja oczywiście rozumiem państwa zdenerwowanie. Teraz, jeśli państwo pozwolicie, oddam głos na chwilę panu Zbyszkowi Plakowi, bo niestety musi uciekać do pracy, obowiązki go gonią, a chciałby też swoje podsumować. I chciałbym państwu tylko powiedzieć jedną rzecz. Teraz możemy troszeczkę, jak wspomniałem, porozmawiać, ale my za chwilę, drodzy państwo, to podsumujemy. Właśnie pracownik poszedł do góry, przygotowuje podsumowanie. Ja myślę, że kawałeczek pracy wykonamy. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że wyremontujemy drogę, a spotkanie jest, drodzy państwo, po to,
żebyście Państwo brali czynny udział, ponieważ gdybyśmy my przygotowali dla Państwa notatkę z tego spotkania, mielibyście Państwo wiele najprawdopodobniej uwag i tak dalej. Także chcemy wspólnie coś z Państwem pracować. To jest jedno z pierwszych naszych takich wspólnych spotkań i chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy to uszanowali, ponieważ warto takie coś robić. A mówię, opluwanie się nawzajem niczego nam dobrego nie przyniesie. Panie Zbigniewie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako mieszkaniec jadąc tą drogą, czy też powiatową, którą tutaj wspomniałem wcześniej, ja jadę i wypatruję tych dziur, żeby nie uszkodzić samochodu i nie spowodować wypadku, ale też jeżdżą tą drogą ci, którzy nie znają tych dróg. On jedzie naprzeciwko i jeśli on wpadnie w jakąś dziurę, raptownie odbije, może wyskoczyć właśnie na przeciwny pas ruchu i jest nieszczęście gotowe dla naszych mieszkańców. To nie jest tylko uszkodzenie samochodu, ale to jest bardzo ważne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Ja bym apelował tutaj dzisiaj, żeby Państwo, tak jak tutaj zresztą przedmówca chyba w jakiś sposób sugerował, żeby ułożyć dzisiaj rzeczywistą mapę drogową i powiedzieć tak, dobrze, strony się zobowiązują do tego, bo i podać daty do kiedy, żeby mieszkańcy też mieli przekonanie, że oprócz, że tak powiem, no, wyrażania chęci całowania, które sprawiają przyjemność, a nic nie kosztują, rzeczywiście nastąpiły określone fakty, do których będzie można się w przyszłości odnieść. Dziękuję. Panie Marcinie, pan chyba cierpliwie czeka, prawda? Ja myślę, że powiedziałem swoje. Faktycznie ta notatka z datami, z podaniem numeru telefonu, do kogo się zgłaszać, jak się coś zawali albo komuś się coś urwie. No i tyle, bo nie mam wielkiej nadziei, bo to nie chodzi o opluwanie. Myślę, że nikogo tutaj nie opluwamy. Ja myślę, że chodzi nam o współdziałanie, a z pewnej perspektywy wydaje mi się, że jesteśmy lekceważeni, to tak krótko mówiąc, jako mieszkańcy, bo to naprawdę jest nasze życie i właściwie wygląda na to, że sami sobie robimy tą szkodę. Gdyby nie to wszystko, to myśmy spokojnie dalej sobie tutaj żyli. I zrozumcie Państwo nas, ci wykonawcy, którzy pchacie te miliony i samochody i tak dalej, że my tu naprawdę żyjemy i nam na tym zależy. I to, że Wy przestaniecie jeździć, nie oznacza, że ta droga się naprawi. I wspólnie usiądźmy i rzeczywiście to zróbmy. Tak jak mówicie o tej notatce, o jakichś datach, o konkretach, czy nawet o kontaktach, do kogo mamy dzwonić z pretensjami, tak? No bo tego naprawdę nam tutaj brakuje. A to, że będziemy zawsze tymi malutkimi gdzieś tam na końcu, to myślę, że zdążyliśmy się już zawsze przyzwyczaić. Ale faktycznie mamy argument. To jest jedyna droga i jedyne życie, jakie mamy. I jeśli ją zablokujemy, to będziecie mieli efekt medialny w całej Polsce. I to jest rzeczywiście wtedy dużą bronią, tak? Cały czas się przed tym powstrzymujemy, ale myślę, że już nie, jest niedaleko, jeśli nie skończymy jakimś konsensusem dzisiaj, tak naprawdę. No bo jedno słowo tylko chciałabym. Bardzo proszę, Pani Krysiu. Proszę, Pani Krysiu. Na dobrą sprawę, no może ja zareagowałam troszeczkę emocjonalnie, bo słysząc te słowa, no to naprawdę nie umiałam się powstrzymać. Ale na dobrą sprawę z tego spotkania ja nie wynoszę nic, żadnych konkretów, bo nie padły żadne daty. Nie wiem, co mam mieszkańcom powiedzieć, kiedy ta droga będzie robiona, co będzie robione na tej drodze. Na dobrą sprawę nie wiemy nic. Także bym prosiła, żeby zebrani jednak coś nam powiedzieli konkretami, bo naprawdę... Panie Krysiu, ale właśnie teraz, powstaje podsumowanie z tego spotkania. Jak Państwo zauważyliście... Dobrze, to ja poczekam chwilę. Dobrze, dziękuję. Proszę, także nie, podsumowanie będzie na 100%. Tutaj muszę tylko i wyłącznie jeszcze wrócić do słów Pana Przewodniczącego a propos tego aspektu medialnego i tych działań mieszkańców. To ja powiedziałem o tym na samym początku i jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, to bardzo proszę, a jeśli nie, to ja bym tutaj chciał poprosić właśnie przedstawicieli trzech... Tak, ja bym chciała jeszcze głos zabrać, przepraszam. To proszę, bo myślę, że ja na końcu to podsumuję. Bardzo proszę. Chciałabym tak, znaczy generalnie zabrakło mi tutaj przedstawiciela wojewody, bo jest to przedstawiciel rządu, więc wydawałoby mi się, że to by był dobry człowiek tutaj, może przy następnym spotkaniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to do Pani, do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jantar generalnie jest cały czas omijany. Remontujecie Państwo kawałek odcinka drogi w Mikoszewie, omijacie Jantar, znowu zaczyna się remont drogi od Stegny do Krynicy Morskiej. Znowu jest teraz plan remontu tej drogi i cały czas Jantar omijamy. Naprawdę bardzo dużo mieszkańców mieszka przy tej głównej ulicy i
Nie wiem, my nie mamy naprawdę chodnika i naprawdę najbardziej zależy by nam na tym chodniku, że przy remoncie tej drogi dobrze by było ten chodnik chociaż zaprojektować, żeby przy następnym remoncie móc ten chodnik po prostu wykonać. Albo chociaż zebranie pobocza tam, gdzie nie ma na tych odcinkach chodnika. I naprawdę nie wiem, dlaczego ten jantar jest ciągle pomijany. Nawierzchnia w jantarze jest w katastrofalnym stanie. Na pewno Państwo jechaliście na to spotkanie teraz przez jantar, bo inaczej się nie dało, więc no widzieliście Państwo, jak ta droga wygląda. Więc żyjemy w XXI wieku i miejscowość turystyczna bez chodnika, gdzie matki wychodzą z wózkami na tą drogę, to po prostu, no nie wiem, no czy Państwo nie widzicie tego, czy po prostu nie chcecie tego zauważyć. Nie wiem, dlaczego nie został wyremontowany ten odcinek od Mikoszewa w zeszłym roku do Jantaru. Nie wiem, ciągle nie ma środków, wiecznie ten Jantar nie ma środków. Nie wiem, no chciałabym prosić, żeby odniosła się do tego Pani Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dlaczego ten Jantar jest wiecznie omijany? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Jantar, pewnie zauważyła Pani, że w Jantarze jest oprócz tego, że jest taki, a nie inny stan nawierzchni, to także pojawia się problem z wodą. Tak? Nie ma odwodnienia w Jantarze. W związku z tym wykonywanie remontów w formie wielkiej łaty, my unikamy takich miejsc, ponieważ te remonty niewiele dają. To jest kwestia chwili, żeby tam powrócić do sytuacji sprzed remontu. Jeśli chodzi o pobocza, o budowę chodników. Nasze zadania są zadaniami remontowymi. One nie posiadają dokumentacji projektowej, te, które były realizowane w ramach remontów 501. Nie doprojektowujemy dodatkowych elementów. Nie wiem, czy Pani wie, ale od czasu, jak zmieniło nam się ustawa o drogach publicznych, każde dobudowanie jakiegokolwiek elementu, bo okazuje się, że wybudowanie chodnika czy różnych elementów, ciągnie za sobą konieczność doprojektowania elementów, które niepotrzebnie podwyższają koszty. Tak? Tutaj mam na myśli kanały technologiczne, które po prostu teraz są męką każdego. Tutaj Pan Wójt zresztą potwierdza, że po prostu kanał w lesie to po prostu niezbędna rzecz. Tak jak powiedziałam, my nie robimy dokumentacji na przebudowę. To są dokumentacje bardzo uproszczone na remonty. W ramach tych dokumentacji wzmacniamy nawierzchnię, pojawiają się pobocza i na tym koniec. W ramach programu Wielkiej Łaty, który jest realizowany w województwie pomorskim, To czas najwyższy pomyśleć o projekcie. Może zacznijmy od tego, żebyście Państwo najpierw zrobili może projekt, chociaż cokolwiek. Tu Mierzeja jest zawsze była pomijana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. I proszę mi nie mówić, że Pani cokolwiek tutaj Państwo robicie. Od 30 lat w Jantarze nie dzieje się nic. Kompletnie nic nie dzieje się przez 30 lat z tą drogą. My nie mamy metra chodnika nowego wybudowanego. A Pani mi mówi teraz, że my podwyższamy jakieś koszty. To proszę najpierw zrobić projekt, żebyśmy od czegoś mogli w ogóle zacząć. Ja rozumiem Pani rozgoryczenie. Podobno rozgoryczenie mają mieszkańcy gminy Sztutowo, tylko że tutaj przepraszam najmocniej, nie chciałbym oczywiście Panią urazić, ale to nie do końca jest elementem spotkania, tak? I chcielibyśmy mimo wszystko wypracować działania w związku z poprawą tego, co się dzieje teraz w związku z przekopem. A tutaj myślę, że Pani Wójt, jeśli jest jeszcze z nami Pani Wójt Ewa Domska, myślę, że o tym świetnie pewnie powie, bo na pewno monituje i cały czas stara się wpłynąć na Zarząd Dróg Wojewódzkich, jak zresztą my również, tak, żeby cokolwiek wspólnie razem podziałać. Także to, ale to może być ewentualnie elementem oddzielnego spotkania. Tak, bo tutaj szkoda też męczyć poprzedniej kolejne instytucje. Czy jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, drodzy Państwo? Ja mogę zadać pytanie? Ja mogę słowo. Proszę. Pan Marian chyba się odzywał pierwszy, tak? Tak. Proszę, Panie Marianie. Pytanie do Pani z Zarządu Dróg. Mówiła Pani, że jest przygotowany projekt na modernizację drogi 501 od Stegny do Krynicy Morskiej. I moje pytanie brzmi, czy w tym projekcie w gminie miejscowości Sztutowo jest zaplanowane rondo na skrzyżowaniu, to jest ulica Morska i Zalewowa. I czy w ogóle jakieś rondo jest zaprojektowane? Powiem szczerze, nie znam dokumentacji projektowej. Wiem, że jest to dokumentacja na przebudowę. Ona obejmuje, wiem, że pojawiają się ścieżki rowerowe chyba w tej dokumentacji, chodniki. Natomiast szczegółów nie znam rozwiązań skrzyżowań. Mówię to tu uczciwie, tak? Także nie wiem. Powiem Pani, co trzeba zrobić, żeby ten projekt, jak to można powiedzieć, nabrał mocy? Co my, jako tutaj mieszkańcy czy wójtowie,
co powinniśmy zrobić, żeby ten projekt nabrał mocy, żeby on został realizowany, bo uważam, że to jest dobry projekt. To znaczy, powiem panu, odpowiedź jest bardzo prosta. Odcinek od Stegny do Przekopu to są 52 miliony złotych. Taki jest, na taką kwotę opiewa kosztorys inwestorski. Takie środki należałoby pozyskać, tak? Niestety ich nie ma. W związku z tym tak naprawdę problemem są pieniądze. Panie Marianie, ja nie mam pewności, czy u pana Waldemara leży dokumentacja tej drogi, ale ja pamiętam, chyba sołtysem byłem, jak ta dokumentacja była tworzona i wiem, że gmina Sztutowa brała czynny udział w tworzeniu tego projektu. Ten projekt jest moim zdaniem bez większego problemu do wglądu. Ja też nie pamiętam, czy to ronda, powiem szczerze, może pani sekretarz pamięta, tylko pytanie, czy to ma znaczenie. No, jeśli pani sekretarz pamięta, to proszę odpowiedzieć ewentualnie. Bardzo mi przykro, ale niestety nie pamiętam. No właśnie. Ale sprawdzimy to, panie Marianie. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania? Nie słyszę. Tak, jeżeli mogę zabrać głos. Proszę bardzo, pani Olu. Dziękuję. Ja bym chciała do pana naczelnika i do pana inwestora z NDI, którzy powiedzieli, że no droga, tak, że zima, mróz i w ogóle zepsuł tą drogę. 13 lat jeżdżę do pracy do Krynicy. Tak, fakt. Co wiosnę był mały remont tej drogi robiony, bo pojawiały się mniejsze, większe dziurki. Ale nieco to się teraz dzieje. I z miłą chęcią mam pytanie do pana naczelnika. Co w zamian za nieprzestrzeganie pana deklaracji? Co my otrzymamy od was? Bo ja z miłą chęcią poświęcę swój czas i ja przypilnuję, udokumentuję zdjęciami, jak i jakie jeżdżą ciężarówki na dobę naszą drogą. Dziękuję. Pani Aleksandro, odnośnie jakiej deklaracji mojej pani mówi w tej chwili? Tej, którą dzisiaj wyraziłem podczas naszego spotkania roboczego dotyczącego tego, że ciężarówki nie będą jeździły w kolumnach i będą jeździły z zarzutami prędkościami. Proszę panią, zrobię wszystko w trakcie rozmów z wykonawcą, żeby doprowadzić do tego, żeby tak przebiegała realizacja. Myślę, że zapewne też i pan wójt, tak jak wskazała to pani z Zarządu Dróg Wojewódzkich, wystąpi do marszałka, do marszałka odnośnie tego, żebyśmy ograniczyli prędkość na tej drodze. Karanie mandatami, samo mówili, tak jak wczoraj rozmawialiśmy z wykonawcą, technika mandatowa sama doprowadzi do tego, że kierowcy się zdyscyplinują. Ja natomiast będę dbał o to, zresztą robię, bo rozliczam tą budowę siłami, co prawda zarządzającego firmy Sweco. Natomiast inspektorzy nadzoru kontrolują dokumenty związane z dostawami, bo popłacimy nie tylko za materiały wbudowywane, ale też za materiały dostarczane, więc gwarantuję na pewno i moja deklaracja w żadnym momencie nie jest nieprawdziwa ani kłamliwa, że transport prowadzony jest w sposób nieponadnormatywny. Nie przeważamy transportów, ale tego też jeszcze ze zdwojonym nasileniem będę pilnował. Czyli prędkości, nie kolumny i tak, żeby była waga dopełniona dla tych odcinków drogi 501. Proszę panią, jeszcze mogę się zobligować do jednej rzeczy. Będę pracował cały czas na tym, żeby zintensyfikować transport morski. Tak jak tutaj koledzy od wykonawcy powiedzieli, wracamy do tego transportu morskiego od 13 marca. Przyspieszamy w harmonogramie, mobilizują się, więc żeby wybudować, dokończyć ten falochron osłonowy, wschodnik, który jeszcze bardziej zintensyfikuje możliwość tego transportu od strony Zatoki Gdańskiej. Duży krok, który zrobiliśmy i zrobił wykonawca, to, że mamy ten rozdział transportowy, praktycznie w tej chwili drugi kanał ten transportowy od strony portu Elbląg. W końcu przedsięwzięcie buduje się dla... Program cały zakłada intensyfikację nie tylko
gmin nadzalewowych, ale też przede wszystkim udrożnienie tej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z myślą o tym, żeby port Elbląg miał dopełnione wszystkie możliwości do jego prawidłowego i właściwego działania. Więc przerzucamy w tej chwili też i materiały masowe przez port w Elblągu i będziemy je transportowali drogą wodną przez rzekę Elbląg. Wszystkie elementy związane z obudową brzegów rzeki Elbląg będą się odbywały transportem wodnym w większości. Co jeszcze mogę powiedzieć? Urząd Morski po raz pierwszy w życiu będzie właścicielem mostów, jest inwestorem i będzie przez pewien okres czasu też i właścicielem mostu w Nowakowie i pewnej ilości dróg dla tego mostu w Nowakowie dojazdowego. To prawda, może to Państwa nie dotyczy, bo to nie jesteście bezpośrednio z tym przedsięwzięciem związani. Ale pamiętacie, jak mieliście obawy, jakim to potężnym utrudnieniem będzie, w tej chwili jest okres realizacyjny, ale jakim utrudnieniem będzie dla Państwa realizacja tego kanału żeglugowego. Jak to będzie trudno, bo będzie ruch przerwany do Krynicy Morskiej. Jak do tej pory chyba widzicie na etapie realizacji, że ten ruch nie jest przerwany i dopełnimy wszystkiego, jak będziemy przenosili ruch z drogi 501 na most południowy, też żeby to poszło jak najsprawniej. A potem to już tylko, że tak powiem, mam nadzieję, że będziemy się wszyscy z tego cieszyli i będziemy zadowoleni, a myślę też, że i zarządcy dróg wojewódzkich uda się w pewnym etapie ten plan realizacyjny, jeśli chodzi o bieżące naprawy, zrealizować, wzmocnić siły tutaj tej jednostki w Sztutowie, jeśli chodzi o sprzęt i wsparcie będzie ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich i powolutku, myślę, że doprowadzimy do tego wspólnie, żeby ten stan dla Państwa nie pogarszał się. To ja mogę ze swojej strony zadeklarować i będę robił wszystko, żeby tak było. Bardzo dziękuję. A czy mogę mieć jeszcze pytanie do Pani Anny z Zarządu Dróg Wojewódzkich? Bardzo proszę. Czy Pani Anna mnie słyszy? O, chyba nie ma Pani Ani. Jestem, słyszę, słucham. Czy może Pani powtórzyć numer, o którym Pani mówiła w swojej wypowiedzi? 58 kierunkowy 303-6600. Dziękuję ślicznie. Rejon dróg wojewódzkich w Gdańsku, który mieści się w Trąbkach. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś, łatwiej by mu było skontaktować się z bazą w Stegnie, niestety numeru nie pamiętam na pamięć, w związku z tym można ewentualnie na naszej stronie internetowej sprawdzić numer do Stegny. Choć zalecam dzwonienie do Trąbek. Będzie łatwiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolicie, czekamy cały czas na podsumowanie. Ja sobie pozwolę jeszcze na jedno pytanie, na które padło na samym początku, później się powielało, ale musimy się jeszcze zastanowić i tutaj wielka prośba jeszcze raz do Urzędu Morskiego, do NDI i do Zarządu Dróg Wojewódzkich. My musimy coś powiedzieć naszym mieszkańcom w związku z ich zniszczonymi domami. I teraz pytanie, jak możemy ich pomóc, wesprzeć? Domyślam się, że Państwo macie różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe, więc dla Państwa to nie będzie wielki kłopot, a dla tych ludzi na pewno. Czy moglibyście Państwo rozwinąć ten temat, nie wiem, na przykład począwszy od Urzędu Morskiego przez NDI, na koniec Zarządu Dróg Wojewódzkich? Ja tu bym nie chciał też szacować, kto powinien, do kogo te prośby, szkody powinny być kierowane. Wolałbym to usłyszeć od Państwa po prostu. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o szkody budowlane, które być może powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia, to niestety inwestor nie ponosi za to odpowiedzialności. Każdy z nie chciałbym tutaj, że tak powiem, przerzucać konsekwencji tych wszystkich na wykonawcę, no bo w końcu my jesteśmy nauczeni tak, że realizujemy inwestycję wspólną. Tu nie ma stron. Wykonawca zamawiający. Nasze zadanie jest budowa drogi wodnej i robimy to wspólnie. Natomiast my nie jesteśmy od takich elementów ubezpieczeni. Być może ubezpieczony, nie wypowiem się w tej chwili za wykonawcę, być może wykonawca jest ubezpieczony w tym zakresie. Wiem, że robił inwentaryzację
inwentaryzację stanu istniejącego, ale nie najprawdopodobniej nie obiektów kubaturowych, a tylko i wyłącznie dróg. Dlatego nawet nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, czy w zakresie swoich ubezpieczeń, swoich polis ma jakiekolwiek składniki, które by mogły takie ewentualnie Państwa roszczenia w przyszłości pokrywać. Wiem, że praca jest dosyć, samo postępowanie jest dosyć pracochłonne z tego względu, że no należałoby przede wszystkim udowodnić, że uszkodzenia pochodzą tylko i wyłącznie z tego tytułu działalności. Wiem, że nie ma w zwyczaju wykonywania przez osoby fizyczne przeglądów technicznych obiektów budowlanych, a wiadomo, że każdy z podmiotów jest zobowiązany dokonywania takich przeglądów budowlanych raz do roku, jeśli chodzi o przeglądy roczne, i raz na 5 lat, jeśli chodzi o przeglądy 5-letnie. Więc jeżeli któraś z osób fizycznych miałaby takie przeglądy, no to jest zawsze takie startowe pole wyjścia do formułowania roszczeń. Natomiast nie jestem w stanie nic tutaj szerzej rozwinąć tego tematu z tego względu, że to po prostu będzie się odbywało poprzez skierowanie roszczeń i ewentualnie później dochodzenie tego od wykonawcy, no ale może więcej szczegółów to by przekazał pan Łukasz Radomski, który jest, że tak powiem, za te kwestie w konsorcjum realizującym projekt odpowiedzialny. Wykonawca na samym początku przeprowadził inwentaryzację drogi wojewódzkiej 501 i 502 i tą inwentaryzację przekazał do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nie wykonaliśmy inwentaryzacji budynków przyległych do drogi wojewódzkiej, bo nie mieliśmy takiego obowiązku. Stąd też jakby uważamy, że to pytanie nie jest do nas, a bardziej do zarządcy drogi. I tutaj przekażę jakby mikrofon dalej i prosiłbym, żeby się tutaj pani Ania odniosła. Znaczy, drogi wojewódzkie są ubezpieczone, tak? Natomiast kwestia udowodnienia tego, czy dane uszkodzenie, tak, obiektu nastąpiło wskutek drgań ruchu drogowego, tak naprawdę spoczywa na poszkodowanym, można tak powiedzieć. W związku z tym, jeżeli zostanie to udowodnione, no to wtedy jest szansa na to, że zostanie rozpatrzone jakieś postępowanie odszkodowawcze. Ja nie wiem, czy... Znaczy generalnie są to raczej nikłe szanse, tak, na to, żeby udowodnić, że dane uszkodzenie powstało właśnie w wyniku tego ruchu drogowego, który się odbywał, tych wstrząsów, drgań. No po prostu tak, no próbować można, natomiast tutaj ważne jest udowodnienie tej przyczyny, czyli tak naprawdę powinien być stan przed, stan po i to są te punkty wyjścia. Tak, na pewno nie jest tak, że jak ktoś do nas zgłosi się, to my od razu oczywiście pokrywamy koszty z naszej polisy. Nie, najpierw trzeba udowodnić, że uszkodzenie powstało z takiego, a nie innego powodu i że to jest nasza wina. Dziękuję. Na końcu jako sołtys. Panie Naczelniku, z całym szacunkiem, co pan powiedział, ale tak, może mieszkańcy na to czekają, żebym to powiedział, że budowa przekopu się kończy w czerwcu w przyszłym roku. No to jak doczekamy zimy po czerwcu, to znaczy, że jeżeli będzie, tak jak w tym roku, to jeżeli będzie zima po tym czerwcu, to znowu nam się chałupy będą trzęsły. Bo takie tam zdanie padło, że duża wina jest zimy. No. Także pada śnieg, chałupy się trzęsą. Mieszkańcy, sprawdzamy. Dziękuję bardzo. Przepraszam.
Szanowni Państwo, muszę jeszcze Państwa zagadać około 2-3 minuty, tak? Domyślam się, bo właśnie powstaje protokół ze spotkania, chcielibyśmy go od razu uzgodnić tutaj podczas spotkania i podsumowanie tego wszystkiego, no i mam nadzieję również, że tych kilka uzgodnień. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce coś powiedzieć, czy ja mam Państwa zagadywać? Ja może powiem. Bardzo proszę. Bardzo jestem, no nie wiem, niepocieszona, nie wiem jak to użyć. Ja na przykład jestem rozczarowany. Rozczarowany, właśnie, dobre słowo, bo na dobrą sprawę wszyscy, i pan naczelnik, i pan inwestor, żyją w takim samym kraju jak ja i każdy inny i wiedzą, że taki i Ksiński nie robi przeglądów budowlanych. I wiadomo, że spadnie to na tego mieszkańca. My zrobimy swoje, my zrobiliśmy przekop, będziemy wstęgi przecinać, a ci maluczci niech sobie dalej się męczą. I na tyle, bo no nie do końca, no panie Krysiu, ponieważ my na pewno jako gmina i myślę, że wy jako rada, my nie zostawimy mieszkańców samych sobie, tak? Więc tutaj jeśli tak, będziemy mieli z tym kłopot, to my tak, będziemy panie musieli... Tak, panie wójcie, ale nie ma takiej odpowiedzialności, takiej ja robię, ja odpowiadam. A rozumiem, no tak, niestety. To jest takie spychanie. Pan naczelnik spycha na wykonawcę, wykonawca na rejon dróg. A w sumie mieszkańcy cierpią na tym. Jest takie, no ja jestem po prostu zawiedziona tym spotkaniem, tym postawą tych przedstawicieli inwestora, przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. Naprawdę ja myślałam, że na tym spotkaniu będą jakieś konkrety. Ja jestem konkretną osobą i uważam, tak, słuchajcie, zrobimy to i to w tym czasie. A to takie, ja nie, to on, nie, to tamten. Bo to nie jest naprawdę. Pani Krysiu, a proszę powiedzieć o konkretach, bo te konkrety są bardzo ważne. Proszę wymienić te konkrety, bo zastanawiam się, cóż więcej, co pani oczekiwała. Oczekiwałabym, tak jak Marcin wspomniał, tą mapę dróg. Robimy ten odcinek w tym i w tym okresie. Wiadomo, trzeba wyłapać, w kątach jest bardzo dużo dziur. Tutaj przy osiedlu ulica Zalewowa w Sztutowie też bardzo dużo dziur jest. Koło pana Wrocławskiego tam widzę też dziury są naprawdę olbrzymie. Po prostu Połata. Konkretnie. Słuchajcie, w tym i w tym dniu, w tym okresie, na przykład do połowy marca zrobimy ten odcinek, do końca marca ten odcinek. Konkretnie. Ale tu chodzi też tylko o łatanie. Jasno zostało powiedziane, że ta droga nie zostanie zrobiona, bo nie ma na nią pieniędzy, tak? I za chwilę się skończy w ogóle dokumentacja. Właśnie, czy powiedziane, że w tym, na przykład w przyszłym roku zrobimy dokumentację po skończeniu inwestycji, w ciągu 2 lat robimy całą modernizację całej drogi 501. Nie padły żadne zobowiązania, żadne konkrety. Nawet nie wiemy, czy te dziury będą łatane, czy nie będą łatane, jak one będą łatane, a może tak, a może tak, może kawałek w Jantarze, może kawałek... No, przepraszam bardzo, cała droga od Jantaru do Przekopu i dalej jeszcze później do Krynicy Morskiej jest i będzie zrujnowana. A na dobrą sprawę nie otrzymaliśmy... Panie Robercie, ja chcę 2 słowa tylko powiedzieć. Tak, bardzo proszę. Odwołam się do literatury. To jest tak, a wszyscy to chyba znacie, bo wam w szkole to wbijali do głowy. To jest rozmowa między panem wójtem i plebanem. Pan wini wójta, wójt wini księdza, a nam prostym zewsząd nędza. Tak jest. Popieram w całej rozciągłości. Ja się odnieść do tego łatania tych dziur. Tak jak powiedziałam, będzie to przeprowadzone jako remont cząstkowy, tak? Czyli będziemy tak naprawdę zaklejali dziury, nie będziemy robić tak zwanej wielkiej łaty, czyli tego, co w zeszłym roku czy 2 lata temu było w okolicach Stegny. Nie będziemy przeprowadzać tego zabiegu. Od razu
tu mogę uczciwie powiedzieć. Natomiast będzie to doraźne działanie, które no, nie zwiększy, no, zabezpieczy drogę, spowoduje jej większą równość. Natomiast no, ona ciągle będzie starą drogą. Jeśli chodzi o harmonogram tych prac, tak naprawdę jesteśmy ciągle w sezonie zimowym. Standardowo takie prace zaczynaliśmy dużo później, bo był to miesiąc, przynajmniej kwiecień. Natomiast tutaj, zdając sobie sprawę z tego, jaką mamy sytuację, przyspieszymy te prace, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze zaczynaliśmy, można powiedzieć, od reszty rejonu. Kończyliśmy najczęściej na drodze 501 i 502. W tym roku będzie odwrotnie. Zaczynamy od 501, najpierw asfaltem lanym, który jest bardziej dostosowany do warunków, które obecnie panują. Potem przejdziemy na beton asfaltowy. Natomiast cały czas, tak jak podkreślam, będzie to remont cząstkowy. Nie będzie to kompleksowa modernizacja, tak? Bo to można by w ten sposób nazwać, całego odcinka drogi. Poza tym 2,5-kilometrowym odcinkiem przed Krynicą Morską. I tutaj będziemy sukcesywnie postępować. To nie jest tak, że dzisiaj łatamy w kątach, jutro łatamy w Skowronkach, pojutrze łatamy w Krynicy. Pewnych prac remontowych nie można aż z takim wyprzedzeniem planować z uwagi na to, że jesteśmy w takim, a nie innym okresie. Równie dobrze, no dzisiaj zapowiadana jest zima, nie wiem czy tutaj także, natomiast w każdym bądź razie w Gdańsku ma spaść śnieg. W związku z tym przeprowadzanie pewnych robót nawet też jest bez sensu najzwyczajniej w świecie, bo one będą skutkowały taką samą trwałością, jak wykonanie ich masą na zimę. Panie Naczelniku, zanim oddam Panu głos, żeby Pan się ustosunkowo do tego powiedziała, Pani Krystyna, kochani, ja muszę coś powiedzieć. Pierw zanim to powiem, przeproszę swoją Panią sekretarz, bo to, co powiem Pani sekretarz, na pewno nie będzie dotyczyło Pani. Proszę tego nie brać personalnie, ale muszę to powiedzieć, także to nie jest do Pani. A Pani, dlatego o tym mówię, ponieważ ja pracuję w urzędzie od niecałych trzech lat, Pani pracuje po prostu dłużej. Drodzy Państwo, Marcin, Ciebie rozumiem w 100%, ale gdzie my byliśmy w roku 15, 16 i innym, kiedy powstawało to przedsięwzięcie? Gdzie my byliśmy? Nas nie było, kochani. Ja nie będę teraz mówił o tym, kto zgłaszał uwagi i tak dalej, ale my na dzisiejszym spotkaniu, ja jestem z dzisiejszego spotkania, powiem szczerze, zadowolony i myślę, że to, co powstanie, będzie cudowne, ale my na dzisiejszym spotkaniu nie wybudujemy tej drogi od nowa. Nie zatrzymamy przekopu i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. My dzisiaj musimy zabezpieczyć coś, byt naszych mieszkańców i nad tym działamy, ale nas nie było, jak powstawały pewne uzgodnienia, dokumenty. To wtedy był moment na krzyczenie, bo teraz my już niczego nie wskuramy, jakby nie było. Inwestor ma swoje racje i ma i w zasadzie i mówić tylko i wyłącznie samą prawdę. Tak samo postępuje NDI, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich. I tutaj możemy być rozczarowani, możemy być smutni, ale niestety pewne rzeczy już poszły do przodu. I teraz tylko i wyłącznie rozwiązujmy, tak? Dlatego też nie było nas tam. Nie było nas tam, gdzie to powstawało. Inni się o to ubiegali, a my nie mieliśmy tutaj gdzieś swojego reprezentanta. Tego reprezentanta brakowało. Ale to jest oczywiście moje czyste zdanie. Rozumiesz, Marcin? Panie Wójcie, ale dzisiejsze spotkanie też potwierdza, my nie jesteśmy dla tych wykonawców, dla tych wszystkich instytucji w ogóle partnerami jako samorząd, jako mieszkańcy, tak? To wszystko się toczy, to jest psychologia jeden na drugiego, a de facto żaden z nich też nie zapytał, czy w jakiś sposób nas włączyć, w czym im możemy pomóc, że chcą rozwiązać nasze problemy. Nie, oni realizują swoje i mają generalnie nas z boku. Wiecie, tak? Co, to ja myślę, że teraz zaproponuję, żeby pani Ania odczytała protokół dzisiejszego spotkania i zobaczymy, czy nikt niczego nie zdeklarował, bo moim zdaniem tutaj deklaracji padło wiele. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja dwa słowa. Proszę. Po prostu ja czuję się po prostu oszukany, bo byliśmy na spotkaniu z panem ministrem Grubarczykiem, obiecywano co innego, a w tej chwili normalnie oszukano raz i nikt nie chce normalnie przyjąć do wiadomości, że po prostu jesteśmy oszukani. Z tą drogą normalnie. I ale panie chwili... Jerzy, ale kto pana oszukał? Gdzie mamy dokumenty stwierdzające, że zostaliśmy oszukani? No ja przepraszam, ja domyślam się, że narażam się na języki za chwileczkę, ale muszę tu mimo wszystko no, bronić jakiegoś porządku i uczciwości, tak, tej sprawy. Zostaliśmy oszukani, bo była mowa o transporcie przede wszystkim normalnie wodnym, a w tej chwili normalnie przeszło się z jednego transportu na drugi i w tej chwili nikt widnego nie ma. Tak jak tu państwo mówicie normalnie z tymi domami, to teraz ludzie nie mają normalnie takich ekspertyz i każecie normalnie powiedzieć, że nie, no to my nie zapłacimy nikomu, bo nie robiono ekspertyz. No dla mnie to jest oszukaństwo. Dziękuję.
Dziękuję. Ja teraz poproszę panią Anię, widzę, że dołączył do nas wójt gminy, wicewójt gminy Szczytowa, pan Tomasz Gajewski. Dzień dobry, panie Tomku. Myślę, że zastępstwie pani Ewy. Dzień dobry, panie wójcie. Jeszcze nie Szczytowa. Na razie jeszcze Stegny. Przepraszam. Z całego serduszka życzę. Czy ma pan ochotę coś jeszcze powiedzieć, czy możemy podsumowywać, czytać protokół i wtedy ewentualnie będziemy się do niego odnosili? Nie, ja dziękuję bardzo. Wszystko zostało już powiedziane. Dobrze, to ja bardzo proszę panią Anię o czytanie protokołu i ewentualnie wnoszenie do niego uwag. Ale po odczytaniu całości, dobrze? Szanowni Państwo, niniejszy dokument jest oczywiście wyłącznie projektem roboczym, tak? To Państwo zadecydujecie o jego ostatecznym brzmieniu, aczkolwiek staraliśmy się, aby ubrać słowa tutaj podjęte deklaracje. Protokół ustaleń ze spotkania w sprawie planu działania na rzecz remontu nawierzchni drogi nr 501 oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Strony ustaleń. Gmina Szczytowo, reprezentowana przez wójta Roberta Zielińskiego, gmina Stegna, reprezentowana przez wójta Ewę Dąbską, miasto i gmina Krynica Morska, reprezentowana przez burmistrza Krzysztofa Swat, Urząd Morski w Gdyni, reprezentowany przez naczelnika Andrzeja Małkiewicza, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, reprezentowany przez Annę Brzezińską-Michajełko, Annę Czajkowską, proszę mi wybaczyć za zniekształcenia, staraliśmy się dobrze napisać, Przedsiębiorstwo Budowlane NDI, reprezentowane przez Dominik Wróblewski, Łukasz Radomski. Z uwagi na konieczność podjęcia bezzwłocznie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi nr 501 oraz remontu stanu nawierzchni drogi nr 501 na odcinku Mierzei Wiślanej, zebrani zgodnie przyjmują. Punkt pierwszy. Wspólne wystąpienie gmin Szczytowo, Stegna, miasta i gminy Krynica Morska do Marszałka Województwa Pomorskiego o ograniczenie prędkości na całym odcinku drogi 501. Wystąpienie do Urzędu Morskiego w Gdyni o wymuszenie od dostawców materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, transportowanych na budowę przekopu Mierzei Wiślanej, zaprzestania jazdy w konwojach, ograniczenia ilości transportów na dobę. Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku o stałe kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi 501. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich z pisemnym wnioskiem o powołanie zespołu do spraw roszczeń oraz stały monitoring stanu nawierzchni drogi. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich o bieżące naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi 501. Żebyśmy zrobili przerwę i zapytali pana wójta Gajewskiego i burmistrza Swata, chociaż burmistrz Swat chyba nas opuścił z tego, co mi napisał w SMS-ie, czy ewentualnie to jest dobre, czy ewentualnie coś państwo byście dołożyli do jak gdyby naszych wspólnych wystąpień i działań. Panie wójcie, ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, który był tutaj poruszony, decyzji środowiskowej, która została wydana na tą inwestycję. I to należałoby ją ponownie przejrzeć, bo ten ruch nie jest zgodny z tym, co tam było wyznaczone. Czyli wnosimy o analizę decyzji środowiskowej, tak? Tutaj gmina Stegna, to... Do istniejącego stanu. W tym momencie to zadał Robert. Robert, kto to zadał to pytanie? Kto zadał wicewójt to pytanie, Stegna. Robert? Wicewójt Stegna. Pan Krzysztof, tak? Nie. Inaczej, to odpowiadam wójtowi Stegny. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o decyzję środowiskową, która jest prawomocna. Robimy wszystkie rzeczy, które realizujemy w tej chwili w oparciu o dwa nadzory środowiskowe. Jeden nadzór środowiskowy, który ma w swoim zakresie wykonawca, bo zobowiązany tym był w opisie przedmiotu zamówienia. Drugi nadzór środowiskowy jest zatrudniony przez zamawiającego, czyli przez nas. Proszę Państwa, nie mamy stwierdzonych niezgodności z realizowaniem przedsięwzięcia, o którym dzisiaj mówimy. A tak jak powiedziałem, wszystkie zapisy decyzji środowiskowej, które mówią o transporcie drogowym, dotyczą przede wszystkim utrudnień związanych z tą komunikacją i dowozem materiałów w czasie wakacyjnym,
i w czasach i w tych terminach związanych i atrakcyjnych turystycznie dla wszystkich gmin Mierzei Wiślanej, czyli z wszystkimi długimi weekendami, począwszy od weekendu majowego. I dopilnujemy tego, żeby tak to się realizowało, jak te zapisy w decyzji środowiskowej są sformułowane. Panie wójcie, czy ja mogę jeszcze, chciałem, żeby jeden punkt został tam zamieszczony lub w odrębnym piśmie. Za chwilę, panie Marianie, dobrze? Pierw ustalmy treść tego protokołu i wtedy. Ale ja właśnie do tego protokołu. Chodzi mi tutaj o, bo tutaj mamy praktycznie zapisane to, o czym żeśmy rozmawiali, ale o najważniejszej kwestii żeśmy zapomnieli. O modernizacji całej drogi 501. Ale panie Marianie, my nie przeczytaliśmy panu całego protokołu. My przeczytaliśmy na razie tylko i wyłącznie działania, które podejmą gminy Krynica, Stegna i Szczutowo. Dalej pani Ania będzie kontynuowała i dalej to powstanie. Dalej to jest zapisane. Dobrze. Panie, ja się tu jeszcze zastanawiam. Czy nie ma? Panie burmistrzu? Nie ma, dobrze, ale pan burmistrz... Ja tu mam jeszcze tylko wątpliwość odnośnie ograniczenia prędkości, czy to nie powinno tylko tych wielkich ciężarówek... Za chwileczkę, panie Marcinie, da pan nam przeczytać dalej. Ale to było prędkości, było w pierwszym punkcie. Nie ma pana burmistrza Swata, ale pan burmistrz Swat powiedział, że jak gdyby ceduje na mnie odpowiedzialność tego dzisiejszego podpisu. Punkt drugi. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Przyjmuję wystąpić do ministra właściwego do spraw infrastruktury drogowej o udzielenie pomocy finansowej na kompleksowy remont. Doznakuję w trybie pilnym drogę 501, informując użytkowników o wybojach. Doposażę bazę materiałową w Stegnie w niezbędny sprzęt remontowy. Przystąpi do pilnego remontu cząstkowego drogi 501. Czy mogę przejść do punktu trzeciego dla przedsiębiorstwa? Tak naprawdę ja się tylko zastanawiam, czy to będzie ten minister właściwy, czy też minister obrony narodowej. Do ministra właściwego. Dokładnie, bo powiem szczerze, my piszemy do wszystkich, tak? Jak tylko pojawiają się jakiekolwiek programy, my się w nich staramy o dofinansowanie, natomiast to z różnym efektem. No, ostatnio coraz gorszym. Punkt trzeci. Przedsiębiorstwo NDI. Obowiązki, jakie przyjmuje w uzgodnieniach. Transport materiałów na budowę będzie prowadzony zgodnie z zapisami SWIS oraz decyzji środowiskowej. Wszystkie samochody dostarczające materiał poruszają się po drodze wojewódzkiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Samochody nie są przeładowane, a transportowany materiał nie jest w sposób należyty. Jest w sposób należyty zabezpieczony. Przepraszam, tutaj literówki. Kołowy transport materiałów odbywa się drogą wojewódzką numer 501 i 502 oraz drogą powiatową 23-28G. Transport w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, to jest okres wakacyjny, będzie ograniczony. Transport we wszystkie weekendy od 15 czerwca do 31 sierpnia plus długi weekend majowy, Boże Ciało, od dnia przed do dnia po weekendzie nie będzie prowadzony. Wykonawca w ramach kontraktu na przekazanym odcinku DW 501 będzie utrzymywał drogę w należyty sposób. Czy właściwie zostały to sformułowane? Teraz pozwólcie Państwo, punkt czwarty, Urząd Morski w Gdyni. Zobowiązuje się do przystąpienia do prac nad zidentyfikowaniem transportu drogą wodną. Zobowiązuje się do stałej współpracy z samorządami gminy Szczutowo, gminy Stegna, miasta i gminy Krynica Morska w zakresie prowadzonej inwestycji. I w podsumowaniu, wszelkie uzgodnienia poczynione niniejszym protokołem ustaleń zostają wprowadzone w życie z uwagi na ich sprawę w trybie natychmiastowym. Czy Urząd Morski ma jakieś uwagi? Co do zapisów punktu czwartego nie mam żadnej uwagi. Co do zapisów punktu trzeciego dotyczących przedsiębiorstwa NDI też nie mam uwagi.
Co do punktu trzeciego, co do punktu czwartego nie mam uwagi. Myślę, że punkt drugi dotyczący Zarządu Dróg Wojewódzkich na moje też jest ok, jeżeli to jest ok. Natomiast punkt pierwszy, w serii B, Łukasz, jak byście chcieli go sformułować? Ten zapis jest niezgodny z prawem, tak? No nie możemy na kierowcach coś wymusić. Kierowcy muszą jeździć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tu możemy do nich apelować. Okej. W punkcie B tutaj mamy słowo wymuszenie, tak? Że wymusimy na kierowcach. Wszyscy kierowcy i dostawcy nasi jeżdżą zgodnie z przepisami, więc tak naprawdę możemy ich poprosić, apelować do nich o to, żeby jeździli w większych odstępstwach i żeby w taki sposób działać. Możemy, tak? Nie możemy ich po prostu wymusić. Poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. A działania i tak podejmiemy, bo z prywatnym szacunkiem samochody na pewno jest to zamianowane. Okej, to ja tutaj nie będę bronił kierowców, bo tak naprawdę i kierowcy poruszający się drogą wojewódzką 501 i kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych na pewno gdzieś tam mogą łamać tą prędkość. Natomiast tutaj jakby my wiemy i mówimy, że nasi kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami i możemy ich prosić o to, żeby te odstępstwa jakby większe zachowali. Natomiast możemy ich prosić, tak? Żebyśmy to o tym wiedzieli. Nie możemy na nich w tym punkcie tutaj wymuszać. I to chyba, czy gmina, czy zamawiający, czy ZDW też nie ma takich uprawnień, żeby wymuszać na kierowcach. To znaczy kontrola. Co w tym momencie zmieni słowo kontrola? My możemy apelować do kierowców, żeby zachowali odstęp. Zaczniemy grać do góry, no bo my będziemy musieli te państwo udowodnić, a jesteśmy w stanie to zrobić. Nieprzestrzeganie przez kierowców, po prostu zaleceń. Wolelibyśmy, żeby te zalecenia były na kierowca i na podwykonawca, bo my wiemy, że są podwykonawcy, wymuszone przez państwa, żeby był święty spokój, niż ewentualnie później mielibyśmy się spotykać w jakichś organach rozstrzygających tą radę. Ja wiem, ale słuchajcie, musimy zrozumieć jedną rzecz. Czy ja mogę zabronić kierowcom samochodów ciężarowych jechać po drodze wojewódzkiej jeden za drugim? Czy ja mogę to zrobić? Nie. No, pani odpowiedziała, no nie mogę tego zrobić. Ja mogę prosić ich, apelować o to, żeby zachowali odpowiedni odstęp, większy odstęp, ale nie mogę tak naprawdę od nich wymusić tego, żeby nie jechał jeden za drugim. Do Urzędu Morskiego w Gdyni o współpracę z dostawcami materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, transportowych na budowę przekopu Mierzei Wiślanej w zakresie zaprzestania. Nie współpracuje z dostawcami. Dostawcami współpracuje wykonawca. Już zmieniamy nie do urzędu, tylko do wykonawcy. Już zmieniamy do wykonawcy. Nie ma problemu. To w takim razie pozwólcie, odczytam powtórnie. Nie, może zapytajmy przewodniczącego Rady Gminy. Dobrze, może oni mają już jakieś, czegoś im brakuje, pani Krzysiu w szczególności. Pani Krzysiu, słyszała mnie pani? To bardzo bym prosił. Ja uważam, że ten zapis o ograniczeniu prędkości, jeżeli jest to możliwe, powinien dotyczyć tylko samochodów ciężarowych, dostawczych. Ja chciałabym się wypowiedzieć na ten temat. Powiem tak, obecny stan drogi powoduje, że kierowca powinien dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. W związku z tym
Moim zdaniem, jeśli wejdziemy już w te ograniczenia, no to niech one obowiązują także samochody osobowe. Nie, no dobrze. Bo stan nawierzchni po prostu nie dopuszcza tak naprawdę bezpieczną prędkością w tej chwili, to jest w granicach 40, tak? Więc to powinny być tego rzędu prędkości. Nie, no dobrze. Tym bardziej, że Pani Krysiu, chyba rozdzielimy prędkość poza obszarem zabudowanym i na obszar zabudowany, więc tutaj może faktycznie... Dobrze. No ja chciałam zasięgnąć właściwych osób. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę coś dodać do protokołu? Dziękuję Państwu bardzo. Pani Aniu, w takim razie proszę o odczytanie. Czyli wspólne wystąpienie gmin Sztutowo, Stegna Miasta i gminy Krynica Morska w zmienionym brzmieniu, czyli wystąpienie do NDI o skierowanie apelu do dostawców materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, transportowanych na budowę przekopu Mierzei Wiślanej dotyczącej zaprzestania jazdy w konwojach i ograniczenia ilości transportów na dobę. Pasuje? Ja nie słyszę tego po prostu. Oczekiwali do tego stanowiska od Urzędu Morskiego. Czyli brzmienie pierwsze, czy wystąpienie gmina do Urzędu Morskiego było prawidłowe. Tak, do Urzędu Morskiego brzmienie o wystąpienie do wykonawcy. Okej. Czyli w zasadzie mieliśmy pierwszy zapis w miarę prawidłowe. Dobrze. Czyli okej, panie wójcie, to już jest. Reszta pozostała. Nie, odczytaj, proszę, odczytaj całe, żeby nie było. Wspólne wystąpienie gmin Sztutowo, Stegna Miasta i gminy Krynica Morska do Urzędu Morskiego, aby ten wystąpił do NDI o apel do dostawców materiałów budowlanych, konstrukcyjnych, transportowanych na budowę przekopu Mierzei Wiślanej dotyczącej zaprzestania jazdy w konwojach, ograniczenia ilości transportów na dobę. Tak? Boże drogi. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję w takim razie za spotkanie. My to spotkanie podpiszemy już, ale to już myślę, że już nie będziemy Państwa trzymali. Jeśli Pan Wójt Gajewski i Pan Krzysztof Spad pozwolicie, to my do Państwa się udamy, przyjedziemy z tym dokumentem, żebyście również Państwo po nim złożyli swój podpis. Pozostałem Państwa, którzy są z nami na Zoomie, również serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie. Życzę Państwu miłego dnia. Mam nadzieję, że w pewnej części jesteście Państwo usatysfakcjonowani. Domyślam się, że jeszcze mamy wiele potrzeb i oczekiwań, więc na pewno takich spotkań będzie jeszcze więcej. Najprawdopodobniej będą to spotkania już indywidualne z poszczególnymi przedstawicielami poszczególnych instytucji, ale myślę, że zalążek jakiś został przez nas tutaj, drodzy Państwo, rozpoczęty. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję również przedstawicielom Urzędu Morskiego NDI i Zarządu Dróg Wojewódzkich, że przyjechali do nas, że zrozumieli problemy mieszkańców Mierzei Wiślanej. Mam nadzieję, że to również pokazało to, że mimo tego, że po pierwsze jesteśmy przyjaciółmi, potrafimy się kłócić, a zarazem też potrafimy dochodzić do jakichś wspólnych wniosków. Także jeszcze raz z całego serca Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli Państwo macie coś do powiedzenia, to bardzo proszę. Ja dziękuję bardzo i powolutku przymierzamy się do wyłączenia. Ja mam tylko pytanie. Czy jest, bo już myślałem, że jeszcze ten protokół będzie kontynuowany. Czy jest wspólne stanowisko trzech gmin, Stegny, Krynicy Morskiej i Sztutowa, z wnioskiem o dofinansowanie czy wsparcie finansowe na modernizację tej całej drogi? No myślę, że byśmy mogli poprzeć. A w jaki sposób pan sobie to wyobraża, to nie my jesteśmy zarządcą drogi, tak? I w momencie, kiedy ewentualnie zarząd dróg by do nas o to wystąpił, to moglibyśmy ewentualnie coś pomóc i wesprzeć ewentualnie. Zresztą podobne pismo jest już przez nas wyartykułowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale my nie mamy podstaw bez prośby Zarządu Dróg, żeby jakkolwiek wchodzić na ich drogę. Ja myślę, że jako załącznik do wystąpienia Zarządu Dróg byłyby takie deklaracje wspólne wszystkich samorządów w imieniu mieszkańców, że ta droga naprawdę w naszym rozumieniu też jest takim pilnym zadaniem, że to nie jest tylko widzimisię dróg, tylko także prośba tych tysięcy ludzi, którzy tu mieszkają. O to mi właśnie chodzi. No ja uważam, że to jest w protokole. Ja uważam, że to jest właśnie w protokole zawarte. No dobrze. Drodzy Państwo, oczywiście tutaj do Państwa wszystkich uwagi, prośby. Oczywiście temat się nie kończy drogi 501, naszych domów i tak dalej, więc jeśli Państwo macie uwagi, jestem do Państwa dyspozycji cały czas. Bardzo proszę, dzwońcie do mnie i w razie potrzeby będziemy dalej kontynuowali i działali w temacie. A tutaj wierzę, że to, co się
wydarzy, mamy nadzieję, określimy to również jeszcze terminami, spowoduje to, że faktycznie ten sezon przebiegnie w naszej gminie w sposób bezpieczny, odpowiedni, państwo zarobicie odpowiednie pieniążki, a nasze domy przestaną po prostu się niszczyć i pękać. Tutaj naprawdę ja widzę chęć dialogu. Widzę chęć dialogu i widzę... Tak, traktujmy się jak partnerzy, tak? Bo czasami wydaje mi się, że jesteśmy jednak trochę niższej kategorii, a wydaje nam się, że mimo wszystko powinniśmy mieć trochę więcej. To chyba tylko niskie poczucie własnej wartości, panie Marcinie. Jak patrzę na tą drogę, to faktycznie widzę też i siebie i nas, tak? No bo to jest też podejście do nas tak naprawdę. I to, że ten transport ustanie, nie znaczy, że te drogi się generalnie zrobią. No to są naczynia połączone. Rozmawiajmy, bo to jest jedyna szansa na to wszystko, tak? I traktujmy się poważnie. Bardzo dziękuję. Panie wójcie, czy pan chce coś powiedzieć? Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Miłego dnia, panie Bogdanie. Panie Tomaszu. Dziękuję państwu bardzo za to spotkanie i mam nadzieję, że te ustalenia będą realizowane w najbliższym okresie. Bardzo dziękuję, panie Tomku. Dziękuję państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję również. Pozdrawiamy.